Cytacja Autor: Bruno Siak. Czyta: Bruno Siak. Tato, coś ci wyrosło na twarzy. Bleh, co to jest? Jak robal? Marek poczuł palec swojej córki na czole i otworzył jedno oko. Leżał na łóżku. Była sobota i bardzo chciał się wyspać. Ale jego sześcioletnia córeczka Kasia lubiła wstawać rano. Szczególnie, gdy mogła oglądać bajki. A w sobotę rano robili jej święto. I mogła to robić aż do śniadania. Co ty mówisz, niunia? Mruknął. Co wyrosło? Pewnie chcesz, żebym włączył kotociaki, co? Nie, tato. Poczekaj. Usłyszał, jak pobiegła do łazienki, tupiąc bosymi stopami po drewnianej podłodze. Odetchnął. I odwrócił się w stronę żony. Ania miała zatyczki w uszach i spała jeszcze z otwartymi ustami. Popatrzył na zegarek była szósta dwanaście. Kasia wróciła z małym lusterkiem dla lalek i podsunęła mu je do twarzy. Zmarszczył brwi i usiadł na łóżku. Od połowy prawego policzka aż do czoła skóra była zaogniona, jakby poparzona. W porach dostrzegł żółtawy płyn. Ale najbardziej niepokojąca była brodawka o krwisto czerwonym kolorze, która pojawiła się nad brwią. Dotknął jej ostrożnie. Była twarda i mocno trzymała się skóry. Spróbował ją zgnieść opuszkami palców i pociągnąć. Nic nie czuł, jakby dotykał obcego ciała. No widzisz, mówiłam? szepnęła Kasia. Była zadowolona, że miała rację. To co jest? Jesteś chory? Marek westchnął. Miał nadzieję, że odpocznie w weekend, ale wyglądało na to, że musi iść do lekarza. Jak on miał niby pojawić się w pracy z takim czymś na twarzy w poniedziałek? Mógł oczywiście zasłonić plastrem to coś na brwi, ale co z tym rumieniem? Musiałby użyć jakiegoś pudru albo innego cholerstwa, ale jakby chłopaki to odkryli, hmm. zaklął cicho pod nosem, gdy to sobie wyobraził. Potrafili być złośliwymi dupkami. Takimi, że tylko pomordzielać. Mówiłeś coś, tato? Nie, nic, Pimpulko. Wstał z łóżka i przyszedł do salonu. Zamknął za sobą cicho drzwi. Córka podreptała za nim. A co to, Pimpolinka? Zapytała. No, taka skakinka, co ciągle pimpoli. Kasia roześmiała się i zaczęła skakać po dywanie. Potem jednak uśmiech zniknął z jej twarzy i popatrzyła na niego tak poważnie, na ile poważnie może spojrzeć sześcioletnia dziewczynka. Jesteś chory, tatusiu? Nie, nie, zaprzeczył, machając ręką, jakby odganiał sprzed nosa muchę. No, czasami widzisz takie rzeczy się dzieją, wskazał na brodawkę. Ale dobrze się czuję, nie jestem chory. To musi być jakaś reakcja alergiczna albo no nie wiem, po to są lekarze, żeby wiedzieć, schylił się i otworzył szufladę. Gdzie trzymał komputer. Postawił go na stoliku i pozwolił wybrać córce bajkę na Netflixie. Dziewczynka po kilku minutach zapomniała już o brodawce na twarzy ojca i jego czerwonej skórze. Siedziała wpatrzona w ekran. Odwrócił się w jej stronę i przez długą chwilę oglądał błyszczące oczy dziecka i lekko otwarte usta. Wiedział, że już nie ma jej na kanapie, tylko bardziej jest tam, między bohaterami historii wyświetlanej na ekranie. Zazdrościł jej tej umiejętności. Wiedział, że w tamtej chwili przeżywała ogromne szczęście. On kiedyś też tak siedział godzinami, przed ekranem albo książką, ale im był starszy, tym zdarzało się to rzadziej i na krótko. Marek przeszedł do kuchni i zaparzył sobie kawę. Potem stał przez chwilę z filiżanką przy oknie. Mieszkał na blokowisku. Na trawniku, przed budynkiem, dwie osoby wyprowadzały psy. Jedno ze zwierząt właśnie rozkraczyło się i robiło kupę na chodnik. Chłopak, który go wyprowadzał, patrzył w komórkę i nawet tego nie zauważył. Szarpnął za smycz i poszedł dalej. Brązowy bobek został na szarej betonowej płycie. Zirytowało to Marka, ale pomyślał, że przynajmniej dzień zapowiadał się ładnie. Niebo było bezchmurne, miało być ze 25 stopni idealny letni dzień. Gdyby tylko nie to cholerstwo na twarzy. Znowu dotknął brodawki na brwi. Niemal zakrztusił się kawą. Odstawił ją na blat i pomacał brodawkę drugą ręką. Poczuł ciężar na piersi, czy mu się wydawało, czy była większa. Podszedł do lustra w salonie, i gdy zobaczył swoją twarz, wstrzymał oddech. Rumień obejmował już oba policzki, a brodawka była bez wątpienia większa, grubsza i dłuższa. Zawijała się jak tłusta dżdżownica. I gdy wywracał oczy, by spojrzeć w górę, widział jej końcówkę. Dotknął skóry twarzy. Na dłoni zostało mu coś oleistego i nieprzyjemnego, jak ropa. Cholera! mruknął. Wziął swój laptop służbowy i poszedł do pokoju Kasi. Usiadł na łóżku wśród kilku maskotek: świstaka, misia, owcy i kozicy. Zawsze kupowali Kasi maskotkę w schronisku na chochołowskiej polanie, gdy byli w górach. Za tydzień planowali następne wakacje i dziewczynka wyjęła wszystkie zabawki z poprzednich lat. Miała nadzieję, że kupił następną do jej kolekcji. Marek uruchomił laptopa, a następnie wykorzystał kamerę, by zrobić sobie zdjęcie i wrzucił je do Google Lens, by aplikacja wyszukała obrazem, co ma na twarzy. Zamknął oczy i wciągnął głęboko powietrze, zanim obejrzał wyniki. Niedobrze mu się zrobiło od zdjęć, które wyświetliły się na ekranie. Zmusił się jednak, by obejrzeć kilka pierwszych stron. W większości wyświetliły się różne choroby skóry, oparzenia, ale nic, co wyglądało tak, jak jego przypadłość. Zrobił kolejne zdjęcie, ale tym razem nie całej twarzy, tylko brodawki, która wyrosła mu nad brwią. Niestety znowu dostał bardzo dużo wyników, które nie pozwalały na postawienie jednoznacznej diagnozy. Google pokazał mu nawet szereg pędraków, glist i larfowadów a przecież nie rosła mu na twarzy żadna larwa. Gdzie on mógł się taką rzeczą zarazić? Od ośmiu lat nie wyjeżdżał z kraju. Widział kilka programów w telewizji o dziwnych pasożytach w tropikach, ale to przecież nie mogło być to. Autodiagnoza zawiodła, więc zdecydował zadzwonić na dyżur dermatologiczny. Pracował jako starszy programista i firma zapewniała bardzo wysoki pakiet medyczny. Połączył się z dermatologiem za pomocą specjalnej aplikacji, którą miał na komputerze służbowym. Włączył kamerę. Nie musiał długo czekać. Na ekranie pojawił się młody chłopak w białym kitlu i uśmiechnął się. Wyglądało na to, że jest przed trzydziestką. Miał pięknie przystrzyżoną brodę i aktorski uśmiech. Jego białe, równe zęby wyglądały, jakby były sztuczne. Skóra na czole, jak pupka niemowlęcia. Dzień dobry, przywitał się. Nazywam się Karol Szymański i jestem dermatologiem. Panie Jarewicz, jaki ma pan problem? — Dzień dobry — odparł Marek z kwaśnym uśmiechem. — Oto mój problem — wskazał na brodawkę i twarz. — No tak, podejrzewałem, że to jest to, ale różnie bywa — powiedział nerwowo dermatolog. — Zaraz to sobie zobaczę, powiększę. — Tam jest jakaś wydzielina na tym zaczerwienieniu, tak? — Tak, coś oleistego, żółtego. Hmm. — To wygląda na kontakt z jakąś substancją drażniącą — Używał pan jakiejś chemii ostatnio? Sprzątał w domu? Kupił jakiś środek nowy, mydło, żel pod prysznic, perfumy? Nie, nic takiego. Chemii na pewno nie. Kosmetyków też nie. Na pewno? Bo to wygląda właśnie na taką reakcję. Bardzo gwałtowną, ale takie rzeczy widzę niemal codziennie. Wie pan, ta chemia dzisiaj jest strasznie agresywna. To co mam robić? Boli to pana? Swędzi? Piecze? Nie, nic nie czuję, jakby nic tam nie było. Mhm. Lekarz uśmiechnął się pokrzepiająco, ale Marek czuł, że za tym uśmiechem jest pustka. No to co mam robić? Proszę to dokładnie umyć wodą, użyć bardzo dużo czystej wody pod dużym strumieniem, najlepiej prysznica. To będzie blednąć i powoli znikać. Ale proszę pana, to ciągle się rozszerza. Jeszcze pół godziny temu było tylko na policzku, a teraz mam to prawie na całej twarzy. To mnie trochę, że tak powiem, niepokoi. Przecież pan widzi, jak to wygląda. No tak. E, ale przez cele to tyle mogę powiedzieć. Chyba, że pan przyjedzie. Umówię pana, to zbadamy. Ma pan pakiet prestiż. E, no a to oznacza, że może pan od razu przyjechać i ma pan najwyższy priorytet na wizytę, tylko a brodawka? Zapytał Marek i wskazał palcem na rośl nad brwią. To pan jej nie miał wcześniej? Nie, jeszcze wczoraj jej tam nie było. Lekarz uśmiechnął się niepewnie. I pokręcił głową. Pan sobie żarty chyba robi. To jest niemożliwe, żeby panu w jeden dzień takie coś wyrosło. Komórki tak się szybko nie namnażają. Nie robię sobie kurwa żartów, warknął Marek, który miał już dość młokosa. Denerwowała go ta brudka i ten aktorski uśmiech. Dobrze, spokojnie, rozumiem, że jest pan zdenerwowany, ale nie trzeba tak od razu takich słów używać. Niech pan zbliży się do kamery. To sobie tę narośl obejrzę. Marek wykonał polecenie. Szymański patrzył przez chwilę na ekran. Miałem przez chwilę podejrzenie, że to jakaś cysta, wypełniona płynem. Taka ukryta, co się nagle wypełniła, ale ona wygląda na twardą, tkankową. Widać to po jej kształcie, że to nie jest skóra. Wie pan, ja pana zapiszę na wizytę na miejscu. Zaraz. Teraz. Pan poczeka. Lekarz oderwał wzrok od kamery i postukał w klawiaturę komputera. Mamy wizytę o piętnastej dzisiaj najwcześniej w centrum. A na woli? Jest coś na woli? Na woli. E, pan poczeka. Na woli mam o siedemnastej. A to nie pan przyjmuje na woli. Nie, nie ja. No to niech pan da na wolę. Te dwie godziny chyba nie będzie grało roli. Nie, nie sądzę. Szymański uśmiechnął się głupkowato. Widać było na jego twarzy ulgę, że to nie on, będzie się zajmować jerwiczem. Umówił szybko wizytę i rozłączył się. Marek zamknął laptopa i westchnął. Znowu podszedł do lustra. Rumień nie powiększył się. Postanowił jednak zastosować się do rady lekarza. W końcu chłopak chciał dobrze. To on po prostu był zdenerwowany całą tą sytuacją. Nie powinien kląć jak jakiś obwieź. Wziął słuchawkę prysznicową, ustawił letnią wodę. I wlazł do wanny. Zaczął obficie polować twarz i przy okazji umył mydłem całe ciało. Gdy wyszedł z kąpieli, poczuł się nieco lepiej. W salonie Kasia nadal siedziała pochylona nad laptopem, jakby chciała wejść w ekran. Nie zwracała na ojca uwagi. Oprzyj się o kanapkę, garbolinko, powiedział. Dziewczynka wyprostowała się gwałtownie, ale nie spojrzała na ojca. Nie chciała zmarnować ani sekundy kreskówki. Jarewicz zaczął się ubierać, by tradycyjnie pójść do piekarni po świeże pieczywo dla swoich kobiet. Jeszcze przed tygodniem również uwielbiał zjeść chrupiącą bagietkę z prawdziwym masłem i kawą, ale od paru dni miał ogromną ochotę na mięso i tylko na mięso. I to nie na wędliny, po prostu kupował dwa kilokarkówki, takiej gotowej, co leżała w przyprawach kilka dni, pakował do piekarnika i jadł z ogórkami kieszonymi. Nie potrzebował do tego nawet chleba czy ziemniaków. Czysto mięsna dieta, jak lew. Obok piekarni był sklep mięsny. Postanowił zaopatrzyć się w pięć kilogramów wieprzowiny, żeby miał na dwa dni. Ubrał się szybko, zabrał plecak na zakupy, bo lubił mieć wolne ręce podczas spaceru i zapytał Kasi, czy chce kruasanty z czekoladą. — Tak, tatusiu, dwa poproszę — odpowiedziała, nie odrywając wzroku od ekranu. Wyszedł z budynku. Wydawało mu się, że na ulicy ludzie nie zwracali na niego uwagi. Traktowali go chyba jak pijaka, co wraca z piątkowego melanżu. Czerwona morda się zgadzała, tylko ubranie zbyt czyste. W piekarni sprzedawczynie go jednak znały i zainteresowały się. — Panie Marku, co się stało? Poparzył się pan? — zapytała starsza, podając mu cieplutkie kruasanty, bagietkę i chleb dyniowy, który uwielbiała Ania. E, — Ah. Nie, to taka alergia, ale niedługo minie, pani się nie martwi. Wczoraj pan nie miał. A, bo to gwałtowne, ale m, pani się nie boi, to nie To dobrze, ale ja się nie boję. Ekspedientka roześmiała się nerwowo, odsłaniając krzywe zęby. Marek poczuł do niej sympatię. Wolał krzywe zęby tej kobiety z czerwonymi oczami niż równiuteńkie i bielutkie dermatologa, z którym rozmawiał przed kilkunastoma minutami. Ale i tak pan jest przystojny. Powiedziała i podała paragon. A pani piękna jak zawsze, odparł. A potem poszedł do mięsnego. Tam kupił pięć kilogarkówki i cielęcinę na tatar. Gdy wrócił do mieszkania, Ania już wstała, wiedział co od niej usłyszy. Marek, co ty masz na twarzy? Niemal krzyknęła i podbiegła do niego. Wyciągnęła rękę, ale złapał ją za dłoń. Nie dotykaj, to może być zaraźliwe. Chcesz takie coś mieć, kochanie? To pewnie od słońca, zawrokowała. Jakąś chemią się prysnąłeś, coś zjadłeś, a potem słońce to zaogniło. Biedaku ty mój. No widzisz, powiedział z uśmiechem. Niepotrzebnie dzwoniłem do lekarza, bo powiedział to samo co ty. Jakbyś tylko mogła jeszcze recepty wypisywać. Ania uśmiechnęła się i odebrała od niego torbę z pieczywem, którą wyjął z plecaka. Tobie też posmarować bagietkę? zapytała, udając się do kuchni. Nie, ja zjem sobie mięsko. Co ty z tym swoim mięskiem? Czy ty keto zaczynasz? Nie, po prostu mam ochotę. Marek wszedł do salonu i usiadł obok Kasi na kanapie. Tato, jak będzie gotowe śniadanie, to koniec, ale dopiero wtedy, dobra? Poprosiła. Dobrze, moje piękne wgaplątko. Powiedział i pogłaskał ją po głowie. Miała długie blond włosy, ale wyczuł, że końcówki skleiły się jakimś jogurtem albo dżemem. Kasia nie dbała jeszcze o swoje włosy końcówki ciągle wpadały jej do talerzy, zarówno w domu, jak i w szkole. Popatrzył na córkę i przez chwilę zapomniał o wszystkim, o kłopotach w pracy, sprzeczkach z żoną i o tym pieprzonym rumieniu na twarzy. Śniadanie, usłyszeli krzyk Ani z kuchni. Gotowe wszystko, tylko mleko się grzeje. No, wstawaj w gapląko, powiedział i zamknął pokrywę laptopa. Tato! Zaprotestowała Kasia, jeszcze się nie skończyło. Bez gadania na śniadanie, mruknął i wskazał kuchnię palcem. Potem odprowadził tąsającą się dziewczynkę wzrokiem. Sam jednak nie poszedł jeść, tylko udał się do łazienki, by dokładnie przyjrzeć się twarzy. Zauważył kolejne zmiany. Rumień wchodził na szyję, a na drugiej brwi pojawiła się kolejna sztywna brodawka. — Cholera, coraz gorzej — mruknął do siebie. Westchnął i poszedł do kuchni na śniadanie. Dziewczyny jadły świeże pieczywo, smarowały je dżemem i popijały kawą lub kakao, ale on nie mógł na takie rzeczy patrzeć. Taka była prawda. Wcześniej kłamał. On nie miał ochoty na mięso. Mięso to była jedyna rzecz, jaką mógł jeść. Na wszystko inne — słodycze, warzywa, owoce, pieczywo — Reagował tak, jakby ktoś wyłożył mu na talerz glinę z tłuczonym szkłem. Przygotował sobie tatar, a raczej mięso z pieprzem i solą, a potem zjadł je żarłocznie, jakby tydzień nie miał nic w ustach. — Tatusiu, to mięso to ma taki kolor jak twoja twarz. Wygląda, jakbyś jadł własne usta, a nad uczami rosną ci Tacie Ta cię teraz niemiło — powiedziała Ania. — Nie mów tak. — Nie ma sprawy — powiedział Marek. Mówi to co widzi, tak powinno być. Słuchaj, Marek, ty nie powinieneś wychodzić na słońce. Ja pojadę z Kasią sama do parku. Takich rzeczy nie można wystawiać na promienie i lepiej też e, ich nie smarować kremami, bo ci już to wchodzi na szyję i zmienia się, jak jakiś park to wygląda. Strasznie to agresywne. Lepiej tego nie pogarszać. Ale poradzisz sobie sama. Ewa ze mną pojedzie z Wojtkiem, Kasia będzie się miała z kim bawić. Marek westchnął, ale z drugiej strony nawet mu się podobała ta perspektywa samotnego sobotniego relaksu. Będzie mógł sobie usiąść na kanapie i obejrzeć w końcu jakiś film, albo poczytać książkę. Tyle miał zaległości, że chyba musiałby siedzieć z miesiąc, żeby wszystko nadrobić. No dobra, zostanę, mruknął. No, no, nie udawaj, że taki jesteś poszkodowany. Ale za to sprzątasz po śniadaniu, do zmywareczki wszystko i pranie rozwiesisz. A teraz ja zrobię z siebie człowieka, żeby mogła wyjść. Tato, popaw się ze mną w zgadywaka. Najpierw zęby, Buzia, raz. Kasia zerwała się od stołu i pobiegła do łazienki. Ręce umyte i twarz. Teraz zęby zaczynam. Marek usiadł ciężko na kanapie. Wiedział, że nie uniknie zabawy. Lubił się bawić z Kasią, ale teraz ta dziwna alergia strasznie go przygnębiła. Po chwili stanęła przed nim uśmiechnięta córka. — No, i jeszcze ubrać się musisz. Nie dokończył zdania, a piżama już leżała na ziemi, a Kasia wciągnęła majtki i koszulkę. Założenie spódnicy i skarpetek zajęło jej jedynie siedem sekund. — Gotowa! — krzyknęła, unosząc ręce. — Teraz zgadywaka. No dobra, ale trzy rundy. Tylko trzy. Tak, bo tata chce odpocząć. I potem idziecie do parku. Ale jak z parku wrócisz, to będziemy grać, aż padniesz. No dobra, to odwracaj się, a ja czegoś poszukam. Marek podniósł się z kanapy i stanął na środku dywanu. Zabawa polegała na tym, że Kasia brała jakiś przedmiot, a potem dotykała go nim w pięciu miejscach, rozpoczynając od karku, a kończąc na dłoni. Za odgadnięcie przy dotknięciu w kark było pięć punktów. A za rozpoznanie dłonią tylko jeden. Marek poczuł się dziwnie, gdy zamknął oczy. Powinien widzieć ciemność, ale miał wrażenie, jakby stał w swoim własnym mieszkaniu, ale ściany zmieniły się w lustra. Widział wszystko wokół siebie, i nad sobą, i pod sobą, jakby oczy miał dookoła głowy. Obraz był bezbarwny i drżał niestabilnie, ale nie znikał. Pojawił się za to ból w potylicy, ostry. Jakby ktoś wbijał mu tam szpikulce. Nasilał się. Zobaczył też kasię. Zbliżała się do niego od tyłu, trzymając w rękach niewielki przedmiot. Widział ją, ale to było przecież niemożliwe. W mózg wbijały się igły, ból był coraz większy i nie mógł już wytrzymać. Niebieska skarbonka! Niemal krzyknął i otworzył oczy. Ból zniknął. Znowu widział tylko to, co było przed nim. — Podglądałeś! — krzyknęła Kasia płaczliwie. — Nawet cię nie dotknęłam! Marek odwrócił się do córki. Trzymała skarbonkę w identyczny sposób, w jaki widział przed chwilą, oburącz i osłaniając od przodu dłonią. Poczuł pot na czole i wytarł go wierzchem dłoni. — Nie, nie oszukiwałem, ale nie mogę się bawić teraz, w zgadywaka. — Jestem zmęczony — powiedział i ruszył do sypialni. Przepraszam, tatuś jest trochę chory. Położył się na łóżku, ale bał się zamknąć oczy. Leżał, patrząc w sufit. Przeszło mu przez myśl, że to jakiś koszmar, a on nie może się obudzić. I wtedy jego wzrok padł na dłoń. Zobaczył tam krew. Dotknął twarzy, a potem obejrzał opuszki palców. Był na nich czerwono-żółty, lepki śluz. My wychodzimy. Usłyszał krzykani. Będziemy po obiedzie, zjemy w parku. Dobra. Nie zapomnij o sprzątanku. Dobra, dobra. Gdy usłyszał odgłos zamykanych drzwi i szczęk klucza w zamku, odczekał kilkanaście sekund, a potem pobiegł do łazienki. Zdjął pod koszulek i dokładnie obejrzał ciało. Rumień objął już niemal całą szyję i wchodził na klatkę piersiową. Dostrzegł również, że na czole płynął mu krwawy pot. Jak przy dędze, gorączce krwotocznej. Ale przecież on nigdy nie był w Indiach ani w żadnych tropikalnych krajach i te dziwne halucynacje. Jak on mógł wiedzieć, co trzymała w rękach Kasia? Bo on przecież nie zgadywał, ani nie podglądał, po prostu widział to. Wyszedł z łazienki i usiadł na kanapie. Gdyby nie to, rzeczył się doskonale, to pojechałby chyba na ostry dyżur, ale przecież nie czuł żadnego bólu, świądu, pieczenia, nic! Tylko też pile w głowie wtedy, gdy bawił się z kasią. To było takie dziwne. Przełknął ślinę, położył ręce na kolanach i odetchnął głęboko. Czuł, że musi spróbować tego jeszcze raz. Zamknął oczy i znowu, zamiast ciemności pod powiekami, zobaczył salon, ale również część kuchni i sypialni. Marek widział, co było nad nim po bokach, a nawet za nim. Syknął z bólu i natychmiast otworzył oczy. Wstał z kanapy i zaczął krążyć po pokoju. Pomyślał, że to nie mogła być zwykła alergia albo choroba skóry. To było coś więcej. Poczuł, że serce zaczyna mu szybciej bić. Ledwie powstrzymał się od tego, by znowu nie ruszyć do komputera albo smartfona i nie wygooglować symptomów, które odczuwał. Wiedział jednak, co się wtedy stanie. Będzie święcie przekonany, że ma te choróbska wszystkie naraz. Uspokój się, głupku! mruknął do siebie. To jakaś alergia i dziwne zapalenie skóry, a te wizje... No to się zdarza, no. Ludzki mózg ma swoje tajemnice. M może to jakaś projekcja, kompilacja obrazów, które widziałeś, wspomnień i teraźniejszości. Ludzie przecież widzą dźwięki do cholery. Wielkie mi co. Usiadł na kanapie i włączył telewizor. Uruchomił HBO i zaczął szukać filmu, jaki chciałby obejrzeć. Przeglądał listę kilkanaście minut ze złością czytając opisy, ale nie mógł się na nic zdecydować. Kilka filmów rozpoczął, potem kilka seriali, ale w każdym z nich coś go drażniło. W filmie, w którym akcja toczyła się w XV-wiecznej Francji, zobaczył smugi kondensacyjne na niebie. W innym pojawił się cień kamerzysty obok głównego bohatera. W kolejnym, tym razem space operze, dojrzał wetknięty w dziurę w ścianie papierek po Snickersie. Czy nikt tego wcześniej nie widział? Pomyślał: Kto te babule przepuszczał? W każdym filmie bądź serialu mógł dotrwać co najwyżej do siódmej minuty. Potem pojawiało się właśnie coś takiego. Tylko, dlaczego nie oglądał dalej? Dlaczego go to drażniło? Spojrzał na zegarek. Minęła godzina i siedemnaście minut, a on zamiast się zrelaksować, tylko się zdenerwował. Poszedł do kuchni i zaczął sprzątać po śniadaniu. Wrzucił resztki do śmietnika. I załadował zmywarkę. Potem, zgodnie z prośbą Ani, wyjął pranie i zaczął rozwieszać. Nie miał zamiaru patrzeć w lustro nie chciał widzieć, co się z nim dalej stało. Obniżał po kolei sznurki nad wanną i zaczął układać dziecięce ubrania. Potem wrócił do salonu, wyciszył smartfona, żeby nikt mu nie przeszkadzał, i stanął przed regałem z książkami. Lektura nie powinna go tak zawieść jak filmy. Kupił kilkanaście książek, których nie zdążył jeszcze przeczytać. Filmy przecież teraz robią głównie dla nastolatków, a książki, na szczęście, nadal można znaleźć dobre powieści. Wziął jeden z kryminałów, który kupił niedawno i z nadzieją usiadł na ulubionym fotelu. Otworzył książkę i zaczął czytać. Po dwunastu stronach naliczył dwa brakujące przecinki i znalazł trzy literówki. Tylko skąd on do cholery wiedział, gdzie się stawia przecinki? I dlaczego stał się taki uważny? Był informatykiem. Dla niego przecinek to był jedynie separator danych. I jak mu się udawało znaleźć te literówki? W całych poprzednich 40 latach życia nie znalazł w książce ani jednej, a przecież teraz też ich nie szukał. Chciał po prostu, żeby przed oczami pojawiały mu się obrazy, żeby widział, co się dzieje. I widział, ale niedoskonałości, które kiedyś pomijał. Teraz nie dawały mu spokoju. Nagle drgnął, bo usłyszał pukanie do drzwi. Nikogo się nie spodziewał. Pomyślał, że to musiały wracać jego dziewczyny, bo Kasia obtarła sobie kolano albo stało się coś złego. Ale wtedy poczuł zapach męskich perfum. Gość musiał chyba cierpieć na jakąś smrodliwą nadpotliwość, że tak się pryskał. Ale trudno, ludzie mają różne problemy. Zapach jednak nie drażnił Marka. Po prostu zauważył jego istnienie i zapisał jak rekord w bazie danych. Podszedł do drzwi i otworzył je. Przed nim stał co najmniej pięćdziesięcioletni mężczyzna. Miał okulary i siwe już, krótko ostrzyżone włosy. W ręku trzymał lekarską torbę. Marek z uznaniem zauważył, że twarz starszego mężczyzny nie drgnęła. Widział przed sobą czerwoną twarz krwawiącą sporów i dziwne brodawkowate narośla nad brwiami. Przeciętny człowiek by się cofnął, albo na twarzy pojawiłby się jakiś grymas obrzydzenia. Ale nie on. Stał po prostu i patrzył. Dzień dobry, powiedział mężczyzna. Nazywam się Grzegorz Lor. Jestem lekarzem dermatologiem z medolu. Pan Marek Jarewicz? Tak, ale, ale skąd? Przecież ja miałem na wolę jechać? Oto moja legitymacja. Pan w swoim pakiecie ma wizyty domowe i zdecydowaliśmy, że panu taką zaproponujemy. Niestety nie mogliśmy się z panem skontaktować, a że byłem w okolicy, to mnie skierowano. Tak, tak. Marek pokiwał głową. Wyciszyłem komórkę i wtedy musieliście akurat. Dobrze, pan wejdzie, proszę, proszę, bo tak naprawdę muszę powiedzieć, że to na twarzy, no wie pan, trochę to jest straszne. Lekarz wszedł do mieszkania, ale zatrzymał się w przedpokoju i zaczął ściągać buty. Pan nie musi, proszę w butach. Nie, nie, panie Jarewicz, pokręcił głową lor. Pan widzę chodzi boso, pana rodzina pewnie też chodzi boso. Nie będę brudził dywanu i podłogi. Mnie irytuje, jak ludzie włażą w butach, nawet nie pytając, bo się niby spieszą. Pośpiech, proszę pana, nie zwalnia z bycia uprzejmym. Ja przynajmniej taką wyznaję zasadę. Nic mi się nie stanie, jak zdejmę te pantofle. Zresztą to będzie dobre dla stóp. Na zewnątrz jest gorąco, a chodzenie po takim dywanie to jak masaż. To zdrowe. Marek poprowadził gościa na kanapę, a ten postawił torbę na stoliku. Dobrze. Mruknął i popatrzył na pacjenta. To ja od razu przystąpię do badania. Bo widzę, że sprawa yy, no, poważnie wygląda. To krwawienie kiedy się zaczęło? Zapytał zakładając lateksowe rękawiczki. Zauważyłem to 137 minut temu. O, pan bardzo precyzyjny! zaśmiał się doktor Lor, a potem założył na twarz maseczkę. Pan zawsze taki dokładny? Nie, no, jakoś tak mi się policzyło. Normalnie to ja nawet głupoty liczę na kalkulatorze. Mhm. Doktor nachylił się do twarzy marka i zaczął dokładnie przyglądać się porom, a potem ujął delikatnie w rękę brodawki. Boli jak dotykam? Nie. Mhm. Chciałbym pobrać wymas krwi z czoła. Zgodzi się pan? To dla celów analitycznych przebadamy na obecność przeróżnych wirusów, bakterii, patogenów. Wszystko co mamy. I wystarczy wam taki wymas, po prostu? No nie, Marek usłyszał w głosie doktora wahanie. Nie, nie na wszystkie, tylko bardzo wstępnie. Potem trzeba będzie pobrać normalnie krew w punkcie. Będzie się pan musiał pofatygować. No dobrze, niech pan wyciera tę krew. Dermatolog wyjął z lekarskiej torby patyczek z watą i pobrał kilka wymazów, które schował do plastikowych, podłużnych pojemników. Marek obserwował jego ruchy. Grzegorz Lor był precyzyjny, jak maszyna. I co? Pan wie, co to jest? Zapytał. Wygląda to, proszę pana, na jakiś rodzaj zapalenia skóry, a te niby brodawki są wypełnione łojem. Wie pan, jak pryszcz i dlatego tak szybko rosną. Proszę się nie obawiać. To rzadkie i pewnie trudno nam będzie znaleźć przyczynę, ale są niezawodne środki, które temu zaradzą. Niezawodne? Hmm, oczywiście. Lor wyjął tablet i zaczął wypisywać na nim kartę wizyty. Miał do tego specjalną przenośną klawiaturę. Marek patrzył przez kilkanaście sekund na jego pokryte plamami wątrobowymi dłonie. Palce lekarza poruszały się po klawiaturze, jakby grał na instrumencie. Wow, pan bezwzrokowo pisze, mruknął. Ja jestem programistą i nadal muszę patrzeć, a pan? Ile się pan tego uczył? No, jakieś trzy tygodnie. Ale pan, pan by chyba załapał szybciej. Lor przerwał pisanie i popatrzył na Marka. Bo pan już to umie, ale boi się to robić. Wie pan, jak dziecko, co umie jeździć na rowerze, utrzymuje równowagę, ale płacze, gdy rodzic chce odkręcić kółka. Pan spróbuje śmiało. Nie, no, to nie ma sensu, po co? Zaprotestował Jarewicz. Nie umiem, zapewniam pana. Nie, no, proszę. Lekarz położył mu klawiaturę przed nosem. Taki eksperyment. Ja interesuję się także procesem poznawczym. To zajmie dosłownie minutkę. Pan będzie naprawdę zaskoczony. No dobra, ale przecież, okej. Okay. Niech pan popatrzy na układ klawiatury. I spróbuję zapamiętać, a teraz palce wskazujące na klawiszu F i J. Marek spełnił polecenie. I co teraz? zapytał. Pan popatrzy na kursor powyżej i zacznie pisać, co panu będę dyktował, dobrze? Niech pan nie patrzy na klawiaturę i uwierzy. He. Jarewicz parsknął śmiechem. Tak, jak Neo w Matrixie przed walką ze Smithem w metrze. He's beginning to believe. Lor uśmiechnął się. — Ma pan świetną pamięć do dialogów — powiedział. — Ile razy pan oglądał ten film? — No, chyba ze dwa. — Może. — A kiedy? — No, w dziewięćdziesiątym dziewiątym. — Okej. No to będę dyktował. Gotowy? — Tak. — Uwaga, zaczynam. Na czole pacjenta można zauważyć sześć wyrostków wypełnionych twardą substancją, najprawdopodobniej łojem. Skóra twarzy obrzęknięta, czerwona, Lor przerwał i Marek popatrzył na niego, a zaraz potem na tekst. Ja pierdolę. Wszystko napisałem. I to bez błędu. Dokładnie powiedział dermatolog i odebrał mu tablet. Człowiek jest doskonały, tylko trzeba zacząć wierzyć. Marek pokręcił z niedowierzaniem głową i przez kilka minut patrzył na palce lekarza tańczące na klawiaturze. Dermatolog opisał w karcie wszystkie objawy. I kazał Jarewiczowi podpisać. Potem zadał jeszcze kilka dodatkowych pytań, na które Marek skwapliwie odpowiedział. A wie pan, mruknął lekarz chyba mam dla pana ten lek, bo zawsze mam trochę na podorędziu. Wystawię panu receptę, to pan sobie dokupi więcej. Od tego mi to zniknie? Tak po prostu? Zdziwił się Marek. Wie pan, to wszystko z powodu substancji uczulającej i. I ten lek działa na wszystkie tego typu sprawy. Raczej działa. Stosuje się do ustnie. Jakby rumień nadal postępował, to proszę rano zadzwonić do medolu i od razu poprosić o konsultację ze mną. O, zaraz panu dam. Lekarz włożył dłoń do wewnętrznej kieszeni marynarki i wyjął wizytownik. Nazywam się Grzegorz Lor. Już, mm, oto moja wizytówka, żeby pan nie zapomniał nazwiska. Może też pan dzwonić bezpośrednio. Jak będę mógł, to odbiorę. Na wizytówce jest numer komórkowy. Potem wyjął ze swojej torby słoiczek z tabletkami. Jeden miał przyklejoną plastrem nazwę a raczej kot, bo było tam napisane E7 myślnik F3. Pan się nie przejmuje, że taki słoiczek mi po prostu wygodniej tak nosić. Normalnie są w blistrach, ale tak mi lepiej. Pan weźmie teraz jedną i wieczorem drugą. Rano powinny być efekty, ale nie gwarantuję. Doktor wysypał na blat dwie białe, podłużne tabletki. Jarewicz popatrzył na nie. A potem na grzegorza lora. Przynieść panu szklankę wody do popicia? Nie, no sam pójdę. Pan poczeka. Marek wziął tabletki i poszedł do kuchni. Był pod wrażeniem profesjonalizmu i inteligencji lekarza. Przyjemnie się z nim rozmawiało. Prawdziwa intelektualna uczta. Włożył jedną tabletkę do ust i nalał sobie wody do szklanki. Potem połknął lekarstwo. Wrócił do pokoju. Na stoliku stał już gotowy tablet i rysik. Pan przeczyta i podpisze. Poprosił doktor Lor. Zdjął już maseczkę i rękawiczki. Leżały w plastikowym woreczku obok torby. Marek nachylił się nad urządzeniem i przeskanował wzrokiem opis wizyty i zalecenia. Pan dostanie mailem skan zaraz po podpisie, razem z receptą, ale pan sobie zrealizuje dopiero, jak zauważy pan efekty tabletek. I chciałbym pana prosić, żeby pan nie wychodził na słońce i nie stykał się z żadnymi chemikaliami. Najlepiej, żeby założył pan bawełniane długie białe spodnie i cienką bluzę z rękawami. Wiem, że jest gorąco, ale to ograniczy kontakt skóry z kurzem i różnymi alergenami. Dobrze, akurat mam taką piżamę. Jarewicz podniósł rysik, który podsunął przejmie lekarz i złożył podpis. Lor wstał z kanapy i schował wszystkie swoje rzeczy do torby, razem z rękawicami i maseczką w foliowym woreczku. Marek również wstał. Dziękuję panu, naprawdę macie wysoki poziom. Ten co przez telefon mi doradzał, to. zapomnij pan, ale. Pan to wygląda na pierwszej klasy specjalistę. To pasja, proszę pana, mruknął dermatolog. A na jego twarzy pojawił się uśmiech. No to słychać i widać, i czuć. Powiedział Jarewicz. Nie zdążył ugryźć się w język. Doktor Lor zmarszczył brwi. Czuje pan intensywniej zapachy? Tak, właśnie, bąknął Marek. Nie chciałem, żeby pan. ale perfumy poczułem z tamtego fotela pod oknem, a pan stał za drzwiami i nie chcę powiedzieć, że nieładne, bardzo delikatne i naprawdę dobre perfumy, profesjonalne. No tak, są mocne, ale. To też może być objaw. Lekarz przerwał nagle. No cóż, jutro się dowiemy. Podszedł do drzwi i założył buty. Do widzenia, panie Jarewicz, powiedział i wyszedł na klatkę schodową. Do widzenia, dziękuję. Kiedy lekarz wyszedł, Marek stał przez chwilę pod drzwiami. Słyszał na schodach oddalające się kroki. Spojrzał na swoje dłonie. Robiły się różowe, jakby za długo siedział w saunie. Cały czas słyszał kroki Lora, chociaż tamten musiał być już na parterze. Kiedy lekarz był już przed drzwiami wyjściowymi, zatrzymał się. Marek wręcz nie mógł uwierzyć, że wciąż go słyszy. Może to były omamy. Usłyszał jednak wyraźnie dźwięk telefonu, potem odgłos suwaka i spokojny głos doktora. — Tak — powiedział Lor zimnym, metalicznym głosem. Marek wiedział, że nie rozmawiał z pacjentem bo jego głos był wtedy miękki, kojący i przyjemny. Ten głos był ostry i twardy, jak ostrze skalpela. Faza trzecia, bez wątpliwości. Mhm. Całkowite. Jak najszybciej. Tak. Nie, nie wiem, kiedy faza czwarta. Dałem silne leki na trzecią i zażył. Ale nie wiem. M nie wiem, nie wiem, czy wytwarza już substancje zobojętniające. Mhm. Dobra. Raport złożę za piętnaście minut. Doktor zakończył rozmowę i wyszedł przed budynek. Jarewicz podbiegł do okna, by zobaczyć doktora. Jego słowa brzmiały dziwnie i miał wrażenie, że mówił o nim. Powiedział faza 3, a tamten słoik z tabletkami miał napis F3. Teraz przypomniał sobie, że w torbie dermatologa widział słoiki od F1 do F3. Czy to właśnie były te fazy? Lekarz podszedł do białego samochodu z kierowcą. Był to SUV, BMW, ciężki samochód i nie było na nim loga medolu. Kierowca natychmiast ruszył, gwałtownie. Samochód zniknął za zakrętem. Marek stał przez chwilę pod oknem, zdębiały, a potem roześmiał się. Pomyślał, że zaczyna mieć jakąś paranoję. Wciągnął głęboko w płuca powietrze i postanowił wejść do łazienki i popatrzeć na siebie w lustrze. Musiał przecież kontrolować, co się z nim dzieje, a nie uciekać przed rzeczywistością. Eskapizm nie był rozwiązaniem. Widok w lustrze nie przeraził go, chociaż było wiele gorzej. Na czole pojawiły się krwiaki, a w kilku miejscach twarde zgrubienia. Pomyślał, że najprawdopodobniej będą zmieniać się w brodawki. Ta pierwsza nad brwią stała się gruba jak ołówek, ale skręciła nagle w bok, omijając oko. Dotknął jej ostrożnie. Poczuł, że jest nabrzmiała i sztywna. Nie poruszała się. Wyglądało to tak, jakby była wrośnięta w kość, a to przecież nie było możliwe. Marek poczuł, że serce zabiło mu mocniej, dotknął czoła. Skóra nie uginała się pod palcami. Była twarda i ziarnista, jak zaschnięta bryła cukru. To się kurwa nie może dziać, szepnął To jakiś koszmar. Nagle przypomniała mu się scena z filmu mucha z 1986 roku. W którym bohater, Seth, zmieniał się powoli w potwora. W jednej scenie stał przy lustrze i od policzka odpadł mu kawał twarzy. Nagle Marek poczuł dreszcz na plecach. Skąd on do cholery pamiętał rok tego filmu, imię bohatera? Po chwili zorientował się, że znał jeszcze nazwisko reżysera, scenarzystów, ludzi odpowiedzialnych za dźwięk, charakteryzację. Pamiętał cały film, scena po scenie. Wyszedł z łazienki, i w salonie chciał usiąść na kanapie, ale zachwiał się na nogach. Poczuł senność i zmęczenie. Tuż przed tym, gdy stracił przytomność, zrozumiał wszystko. Lor podał mu środki usypiające, i Marek był w fazie trzeciej. Tylko czego? Jarewicz obudził się z bólem głowy. Za oknami słyszał pulsujący warkot silników helikopterów. Zmrużył oczy bo słońce wpadało przez okna wprost na jego twarz. Spojrzał na zegarek. Dochodziło w pół do pierwszej. Podniósł się na nogi i zobaczył na podłodze krew i zlepione nią włosy. Niektóre były w kępkach, jak trawa. Z bijącym sercem przejechał dłonią po potylicy w stronę czoła. Wyczuł place niemal nagiej skóry. Chwycił włosy palcami, a te bezboleśnie wyszły z głowy. — Co do cholery? — mruknął. Ale pamięć wróciła mu w ułamku sekundy. Wiedział, że był chory, a doktor Lor oszukał go. Twierdził, że pracuje w Medolu, a to nie była prawda. Powoli podszedł do okna i wyjrzał na zewnątrz. Na niebie dostrzegł cztery śmigłowce. Nie interesował się zbytnio militariami, ale poznał je od razu. To były AH-64, amerykańskie śmigłowce szturmowe. Po chwili zauważył następne dwa. Więc razem było sześć. Krążyły nieustannie wokół bloku, i czasami obracały się w kierunku okna Jarewicza, mierząc do budynku z 30 -mm działka. Po kilkunastu sekundach zauważył następne dwa śmigłowce, a więc było ich osiem. Krążyły po dwóch okręgach. Te wcześniejszym kierowały się często przodem do jego bloku, a te dalej latały odwrócone bokiem, jakby stanowiły wsparcie. Spojrzał na trawnik przed budynkiem. Osiedle wyglądało na opustoszałe. Nie zauważył zaparkowanych samochodów. Między blokami nie kręcili się ludzie, chociaż był środek dnia. Dostrzegł tylko kilkanaście wojskowych ciężarówek i żołnierzy w maskach przeciwgazowych. Co tu się kurwa dzieje? mruknął i otworzył drzwi balkonowe. Oparł się o barierkę i rozejrzał się dokładnie. Wokół bloku stało kilka czarnych słówów. Poza tym osiedlowe uliczki całkowicie opustoszały. — Panie Marku! — usłyszał nagle kogoś, mówiącego przez megafon. Poznał głos doktora Lora. — Proszę się cofnąć do mieszkania, zamknąć okna i podnieść telefon komórkowy. Wszystko panu wyjaśnię. Jarewicz rozejrzał się, by zobaczyć źródło głosu. Po kilku sekundach je zlokalizował. To był van zaparkowany sto metrów dalej z głośnikiem na dachu. Panie Marku, mówi doktor Grzegorz Lor, jestem pułkownikiem w Wojsku Polskim i epidemiologiem. Proszę się cofnąć do mieszkania i wszystko panu wyjaśnię. Jarewicz uniósł ręce, żeby do niego nie strzelali, bo dostrzegł dwóch snajperów na dachu budynku naprzeciwko. Wrócił do mieszkania, zamknął za sobą drzwi balkonowe i poszukał telefonu komórkowego. Dostrzegł powiadomienia o trzech nieodebranych połączeniach. Miał też dwa smsy i MMS-a. Nagle na ekranie pojawił się nieznany numer. Domyślił się, że to musiał być Lor. Nacisnął zieloną słuchawkę i włączył głośnik. Położył telefon na stoliku przed kanapą i zaczął chodzić szybkim krokiem od okna do okna. Panie Marku, słyszy mnie pan? Zapytał doktor Lor swoim miękkim i łagodnym głosem. Co to jest tam na zewnątrz? krzyknął Marek. Co to te śmigłowce? Na chwilę zapadła cisza. Pan przecież wie, Pan wie, że pan się zmienił. Nie wiem, kurwa! To znaczy wiem, ale... Ty nie jesteś z Olmedu. Oszukałeś mnie. Włosy mi, kurwa, wypadają. Ty chuju! Marek przerwał. Czuł, że gardło zaciska mu się ze strachu. Ja umrę? Wykrztusił. Nie wiemy. Mutacja Epsilon-7 jest niezwykle rzadka, ale ostatnie pięć przypadków zakończyło się zgonem, tak. W fazie siódmej albo wcześniej. Ale tak u pana wcale nie musi być. Marek poczuł, że robi mu się słabo. Usiadł na kanapie. Jaka mutacja? Genetyczna. Proszę się nie bać tego słowa. Mutacja to naturalne zjawisko. One zdarzają się cały czas. We wszystkich gatunkach na świecie powstają mutacje i albo są korzystne, albo niekorzystne, albo nie mają wpływu na organizm i nawet ich nie zauważamy. Ale skąd ja. ja przecież nic. Właśnie, panie Marku. Pana mutacja została rozpoznana ze względu na jej radykalność. Ona zmienia wiele elementów w organizmie. Takie mutacje są najczęściej letalne, czyli kończą się śmiercią, ale w pana przypadku może być inaczej. Mam nadzieję, że będzie inaczej. M może być? I jak to może? Nie wiemy, co będzie. Ale jesteśmy po to, by panu pomóc. A moja rodzina? To zaraźliwe? Są bezpieczni? Nie zaraźliwe, ale toksyczne. Ale dopiero w fazie siódmej. Pan jest dopiero w trzeciej. Bardzo zaawansowanej, ale trzeciej. Marek podszedł do okna i spojrzał na wciąż krążące nad blokiem śmigłowce. Pana żona i córka zostaną zatrzymane. Jak będą chciały wrócić, droga jest zablokowana. Odpowiedni ludzie też się z nią skontaktują. Kiedy pan był nieprzytomny, ewakuowaliśmy wszystkich mieszkańców. To znaczy, mam nadzieję, że wszystkich, bo było mało czasu. Marek przerwał połączenie i wybrał numer do Ani. Po jednym sygnale uzyskał komunikat, że abonent jest czasowo niedostępny. Przejrzał SMS -y i żaden nie był żony. Wszystkie od Medolu. jeden od doktora Lora, rzekomego dermatologa, telefon zaczął wibrować w ręku marka. To był znowu ten sam nieznany numer. Nacisnął zieloną słuchawkę. Panie Jarewicz, musi pan mnie posłuchać, powiedział Lor. Jej numer jest niedostępny, krzyknął Marek. Wy to zrobiliście, co? Wy. Tak. Z tego telefonu, co pan trzyma, jest możliwe jedno połączenie w jedną stronę, tylko z pana telefonu na mój numer. Chcę porozmawiać z żoną. Porozmawia pan? Tylko musi mnie pan spokojnie wysłuchać. To ważne. Mam już informację, że pańska żona i córka zostały odnalezione i są bezpieczne. Marek zacisnął zęby, włączył tryb głośno mówiący w telefonie i rzucił urządzenie na kanapę. Poczuł przypływ energii tak potężny, że musiał go rozładować. Wziął zamach i uderzył pięścią w stół. Pięść zabolała, ale rozległ się też trzask pękającego drewna. Pojawiła się rysa na blacie. Popatrzył na swoją dłoń. Skłykci ściekała krew, ale po chwili zakrzepła. O wiele za szybko niż powinna. A potem pojawiła się żółta ciecz i zastygła na kamień, jak żywica. Panie Jarewicz, rozległ się głos Lora. Co tam się stało? Marek usiadł obok telefonu, cały czas obserwując swoją dłoń. Musiałem sobie ulżyć, mruknął. Ma pan wyrzuty energii, stwierdził Lor. Jarewicz zdziwił się. Dokładnie tak by to określił, ale brakowało mu słowa. Wyrzut energii, jakby miał to do czegoś porównać, to byłyby to wymioty, których również nie da się powstrzymać. Można co najwyżej trochę je opóźnić i wybrać inny cel. Niech pan wtedy tupie, doradził Lor. Nie będzie pan tak niszczył tkanki. Ból i emocje przyspieszają przemianę. Niech pan tupie, tak jak robią to zdenerwowane dzieci. Ma pan córkę, to pan wie. Niech pan tupiej krzyczy. Jak pan jest boso, to proszę założyć jakieś wygodne buty. Skąd pan to wie, co ja czuję i co ja robię? Zapytał Marek, w drodze do szafy. Wyjął buty do biegania i założył je na gołe stopy. Rozwaliłem coś właśnie jednym uderzeniem pięści. Ja mam jakieś inne mięśnie? Co się ze mną stało? Ma pan takie same mięśnie i kości, tylko puściły blokady w pana ciele. Ja je nazywam blokadami autodestrukcji. Może pan użyć całkowitej siły bez względu na pana własne obrażenia. To charakterystyczne dla tej fazy. Autonomiczne blokady puszczają. Takie na przykład, by oddychać, jak brakuje tlenu, albo nie uderzać z całej siły w stół, by nie połamać sobie kości. Nie powiedziałem, że walnąłem w stół. Skąd pan to wiedział? Marek czekał na odpowiedź lekarza kilka sekund. Panie Jarewicz, ja nie będę pana oszukiwał. Mam pana na kamerze. Tak naprawdę nie na jednej, ale na kilkunastu. Marek rozejrzał się po mieszkaniu, spojrzał na sufit, ściany, a potem na nowo na ekran smartfona. Pewnie uruchomiliście kamerę w telefonie, ale co jeszcze? Zapytał. Zamontowaliście je jak spałem? To nie ma znaczenia, ale pan pamięta że nie jesteśmy pana wrogami. Gdybyśmy traktowali pana jako niebezpieczeństwo, to już by pan nie żył. Przecież długo był pan nieprzytomny. Wtedy mogliśmy zrobić wszystko. Wolimy jednak współpracować. Gdzie są te kamery? Krzyknął Marek. Chcę wiedzieć. Pan poczeka chwilę. Tym razem cisza trwała dłużej. Lekarz musiał skonsultować z kimś odpowiedź. To wady — powiedział. — Mamy mechaniczne muchy z kamerami. — Ale kto my? — NATO, a konkretnie Amerykanie. Marek uniósł głowę i poszukał owadów. Trzy malutkie muszki kręciły się wokół żerandola. Widział takiego nitwy setki razy przez całe życie. Nie zauważył w tych muchach nic nadzwyczajnego. Jedna jednak wydawała mu się nieco inna niż reszta. Miała taki sam kolor i prędkość, ale poruszała się trochę inaczej. Podszedł wolno do żyrandola. Okrąg, który tworzyły muchy, zafalował. Marek popatrzył się na nie, uniósł rękę, a potem wyrzucił dłoń, żeby pochwycić tę, która wydawała mu się inna. Staw chrupnął mięśnie zakłuły, ale zacisnął na niej dłoń. Złapał muchę w locie i to za pierwszym razem. To właśnie jedna z nich, powiedział Lor: Niech Panie opuści. Musimy pana widzieć, jesteśmy po tej samej stronie. Przez takie ruchy, jakie pan wykonał przed chwilą, może pan nabawić się złamań, skręceń, może pan naderwać mięśnie i ścięgna. Wspominałem już, że nie ma pan blokad autonomicznych, one chronią przed takimi rzeczami. Nawet sportowcy trenujący latami nie są w stanie ich złamać. Niech pan mnie słucha, jak pan chce wrócić do normalnego życia, do rodziny. Marek poczuł, jak rośnie w nim gniew. Ogromna, niepowstrzymana wściekłość, od której zatrzęsły mu się ręce. — Grozisz mi? — wrzasnął. — Grozisz? — Tu, panie, panie Jarewicz — odpowiedział spokojnie Lor. Energia w podłogę. Marek tupnął potężnie dwa razy. Regał, na którym stały zdjęcia, zatrząsł się. Zakłuło go w kolanie i stawie biodrowym. Mięsień czworogłowy uda skurczył się boleśnie, ale nie było innych konsekwencji. Wściekłość minęła, a Jarewicz opadł wyczerpany na kanapę. Nie grożę panu, jestem po pana stronie. Pan pozwoli, że wszystko wytłumaczę. Marek oblizał usta, czuł metaliczny posmak, twarz kleiła mu się od potu i krwi. Dotknął czoła i wyczuł na nim kilka wyrostków, sztywnych jak nity. Niech pan zacznie od tego, kim pan jest. I niech pan nie kłamie, wyczuję to. Wiem, że pan wyczuje. Ma pan już nadzmysłowość. To już w fazie drugiej. Dobra, Marek uniósł ręce. Powoli i po kolei. Kim pan jest? Nazywam się naprawdę Grzegorz Lor, ale nie pracuję w medolu. Jestem jednak lekarzem, neurologiem, a także antropologiem, pułkownikiem w Wojsku Polskim i koordynatorem poszukiwań mutacji Epsilon-7 na obszarze krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Litwy, Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy, która zgodziła się brać w udział w badaniu... Węgier i Rumunii. Pan jest Polakiem? Pochodzę z rodziny mieszanej, czesko-polskiej. Mówi pan jak Polak? Mówię też płynnie po czesku, słowacku, litewsku, rosyjsku, ukraińsku. Po rumuńsku już mi niewiele brakuje, ale węgierski leży. To, pan sobie wyobrazi, zupełnie inna rodzina języków. Nie wiedziałem. Myślałem, że Polak, Węgier, dwa bratanki, że to podobne. Nie. To język zagadka. Niby jest konsensus, skąd pochodzi, ale wciąż są wysnuwane różne teorie. No, no dobra, to jest pan poliglota, fajnie, miło, ale dla kogo pan pracuje? Chyba nie dla Czerwonego Krzyża! prychnął Marek. Czuł, że znowu wzbiera w nim gniew. Wspomniałem już, że jestem koordynatorem poszukiwań mutacji Epsilon-7 dla NATO. Tak myślałem. To stąd te śmigłowce. Tak, przyleciały z Niemiec. To dlaczego dla NATO? Myślałem, że to po prostu jest epidemia jak COVID czy inne świńskie grypy. Mutacja epsilon 7 w okresie przedletalnym robi ze zwykłego człowieka, pan się chyba nie obrazi, że nazwę pana zwykłym człowiekiem. Nie, nie, no pewnie, jestem zwykły. Marek wzruszył ramionami. A więc ze zwykłego człowieka robi nadczłowieka. Ma pan umiejętności, które występują w świecie zwierząt, ale gdy ma je człowiek, to się staje bardzo użyteczne. Pierwsze pięć faz jest wspólnych, ale szósta i siódma są ekstremalne i najczęściej letalne. To znaczy, że się od nich umiera. No właśnie Czyli umrę, ile mam czasu? To nie jest takie pewne, że pan umrze. Epsilon-7 jest niezwykle rzadki. Ja przez 26 lat poszukiwań nie miałem na tym obszarze przypadku. W historii NATO zanotowano pięć przypadków, a tylko jeden w pełni udokumentowany do fazy piątej. Stąd mamy o nim tak doskonałą wiedzę. To był australijski żołnierz nazywał się Jonathan Mass. Stacjonował na wyspie dość odległej od kontynentu. Akurat mieli tam młodego i wnikliwego lekarza, kurta Glowasa. Opisał wszystkie fazy. I on ją nazwał Epsilon? Nie. To dlaczego Epsilon? Są jeszcze inne poszukiwane mutacje. Alfa, Beta, Gamma, Delta wyrecytował Marek. No właśnie, ale ja się nimi nie zajmuję są częstsze, mniej ekstremalne prowadzone są badania z nimi związane, ale to zupełnie inna sprawa. Marek poczuł nagle wilczy głód. Wziął komórkę, wszedł do kuchni i położył ją na blacie. Ma pan ochotę na mięso? Tak, już od tygodnia wtedy zaczęła się pierwsza faza. Mogę jeść? Tak, oczywiście. Niech pan zaspokoi głód. Wiem, że surowe smakuje panu najlepiej. I niech pan je surowe, bez żadnych obaw. Marek wyjął z lodówki opakowane w folię mięso i rzucił je na blat. Wyciągnął z szuflady nóż, przeciął opakowanie i położył karkówkę na talerzu. Jak ma pan maszynkę do mięsa, to proszę zmielić, doradził Lor. Szybciej nam pójdzie. Pan będzie sobie mielił, a ja będę mówił. Marek bez słowa sięgnął do szafki. Wyjął robota kuchennego i postawił go na blacie. Pokroił mięso na grube kawałki, posolił, popieprzył, a potem wrzucił do maszyny. W momencie, kiedy mielił mięso, hałas był tak duży, że zagłuszył słowa Lora. Jarewicz czuł jednak, że i tak nie potrafiłby się skupić. Wyrzucił mięsną pulpę do miski i zaczął jeść, tak jak zupę. Najpierw chciałbym zadać kilka pytań w zakresie mutagenów. Co to są mutageny? To jakieś geny? Nie. To czynniki, które powodują mutacje. Może ich być bardzo wiele, ale zapytam tylko o kilka, żeby chociaż je wykluczyć. Dobrze, proszę bardzo. Od kiedy czuje Pan potrzebę spożywania większej ilości mięsa? Namówiłem no, tydzień temu gdzieś, ale nie większej ilości, bo ja chcę tylko mięso. Dobrze, czy w przeciągu dwóch tygodni opuszczał Pan miasto? Nie. Siedziałem głównie w domu, a popołudniami do parku chodziłem. Raz byłem w kinie. Mhm. A doznał pan jakiegoś urazu? Uderzył się w głowę? Nie, nic takiego. Spotykał się pan z jakąś osobą, z którą nie miał od dawna kontaktu? Jakimś dawnym znajomym może? Nie. Marek jadł mięso szybko i czuł jak wypełnia mu żołądek. Głód powoli wygasał. Na sam koniec wygarnął łyżką zakrwawioną wodę z kawałkami tłuszczu. Jeszcze miesiąc temu zwymiotowałby na taki widok. Czyli rozumiem, że nic nadzwyczajnego się nie zdarzyło. Podjął Lor. Absolutnie nic w ogóle. Ja pracuję głównie z domu. Jestem informatykiem. Po Popołudniami gdzieś wychodzimy, głównie na pracę zabaw. W ostatni weekend byliśmy w ogrodzie botanicznym, w powsinie. Mhm, dobrze, to na tym skończymy. Szkoda czasu, i tak do niczego nie dojdziemy. Dobra. Marek wytarł usta ręcznik, wziął komórkę z blatu i wrócił do salonu. Usiadł na kanapie. To teraz ja mam pytanie powiedział. Słucham pana. Mówił pan, że mogę jeść surowe mięso i nie muszę się niczym martwić. Dlaczego? To jest efekt pierwszej fazy mutacji. Jest pan całkowicie odporny na wszelkie patogeny, wirusy, bakterie, toksyny. To znaczy, pana organizm jest w stanie je wszystkie zneutralizować. Pan może jeść tygodniową padlinę, znalezioną w lesie i nic by się panu nie stało. A, mruknął Marek. To chyba dobrze. Tak, to bez wątpienia pozytyw. Dlatego pan się tak szybko obudził. Ta tabletka, którą panu dałem, powinna pana uśpić na 24 godziny, a pan się obudził po niecałych dwóch. Zneutralizował pan tę substancję. Sama tylko ta mutacja z fazy pierwszej byłaby warta dla ludzkości. To trudno opisać. Zniknęłyby wszystkie choroby wywołane przez patogeny. Pan to sobie wyobraża? Marek przełknął ślinę. Poczuł w piersi gorąco. Moja siostra umarła na sepsę, powiedział cicho. Jakbyście to mieli ode mnie, to ludzie by już nie umierali? Proszę pana, o tym się nie mówi, ale stoimy na progu medycznej katastrofy. Kończą nam się antybiotyki. Powstają superbakterie, które są odporne na absolutnie wszystko. To tylko kwestia czasu, aż taka bakteria się upowszechni. Ludzie będą umierali dziesiątkami milionów. Taki COVID czy grypa hiszpanka to nic w porównaniu z tym, co jest już za horyzontem, nawet za progiem. Będziemy nawet wdzięczni za ten COVID, co wytrenował światowe społeczeństwo od superbakterii. Nie będą umierać starzy i słabi, będą umierać wszyscy. A ja mogę pomóc to zatrzymać? Zapytał cicho Marek. Tak, może pan pomóc pan jest w tej chwili najważniejszym człowiekiem na ziemi ważniejszym niż wszyscy politycy wartym petryliard dolarów może nawet bezcennym bo pan może uratować miliony ludzkich istnień przedłużyć im życie w sumie miliony lat Marek popatrzył na okno Wydało mu się że śmigłowców jest jeszcze więcej To dlatego te helikoptery one mają mnie chronić Tak mają pana chronić przed Rosjanami, wielkim kapitałem, Chińczykami, ale także nas przed panem. Marek wciągnął w puca głęboko powietrze. Informacje od Lora przytłoczyły go. Złączył dłonie, by je uspokoić, ale i tak się trzęsły. Dobrze, niech pan mówi o pierwszej fazie. Dlaczego ja jestem taki czerwony? Skąd te krosty i krwawienie? To jest absolutnie pierwszy widoczny objaw i wynika z nadprodukcji krwi, a raczej wymiany krwi. Ma pani teraz o wiele więcej, także dwa razy więcej. To ona powoduje tak raptowne zmiany w organizmie. To nieszkodliwe. Sama produkcja krwi jest nieszkodliwa. A nie możecie jej po prostu pobrać, krwi, i zabrać sobie to DNA ode mnie, zbadać w laboratoriach? Niestety nie. Pana krew jest inna. Po jej pobraniu ginie niemal cała informacja, tak jakby istniał w niej biologiczny system samozniszczenia. Marek pokręcił głową. To nie może być prawda. Nie jestem biologiem, ale to dla mnie kompletne brednie. Żadna pojedyncza mutacja nie może być tak poważna, by powodować tak wiele zmian. A to dopiero faza pierwsza. To co będzie przy siódmej? Stanę się bogiem? Po drugiej stronie zapadła cisza. Jarewicz podszedł do okna. I patrzył na wojskowe samochody wokół jego bloku. Było ich coraz więcej. Widział też paleru uzbrojonych po zęby wojskowych patrolujących teren, a także żołnierzy wojsk specjalnych. Śmigłowce nadal krążyły nad budynkiem. Były tak blisko, że widział poruszające się usta obu pilotów. Wydawało mu się, że potrafi nawet wyczytać słowa, które wypowiadali. Jeden z pilotów powiedział: Target inside, over. A drugi: Alpha 07, Relief in 20. Poczuł zimny dreszcz na karku. To oni mówili, cel. To on był dla nich celem. Jest taka teoria o włączniku, powiedział nagle Lor. Tak? I co ona mówi? Że jest włącznik w ludzkim ciele, czyli mutacja, która uruchamia inne mutacje. Następuje reakcja łańcuchowa. Ci, co wysunęli tę teorię sądzą, że to nie jest przypadek, tylko... Że to zaplanowana ścieżka przekształcenia człowieka, tak zwana ewolucja wpisana. Co takiego? No bo pan wie, że ewolucja jest martwa od co najmniej 200 lat. Jak to martwa? Przecież są mutacje. Ale nie ma naturalnej selekcji. Pojedyncze mutacje nie dają przewagi przy rozmnażaniu i nawet pozytywne nie powodują, że rośnie liczba jednostek, które ją dziedziczą. Po prostu ci z przewagą i korzystną mutacją nie płodzą dzieci w większej ilości, a nawet jest odwrotnie nasza kultura sprawia, że ludzie inteligentniejsi i z większym statusem mają mniej dzieci niż jednostki zwykłe a więc ewolucja nie działa, a nawet mamy degenerację. I co w związku z tym? Podobno ktoś to przewidział, nasz Stwórca i zapisał w nas inny rodzaj ewolucji ewolucję wpisaną, która spowoduje radykalną przemianę i poziomy przepływ genów. I pan w to wierzy? Panie Lor? Nie. Ja wierzę w przypadek. Miał pan po prostu niefart. To jest sekwencja, która po prostu się dzieje. Nie znamy mutagenu, ale on jest widocznie niezwykle rzadki, a może to połączenie kilku mutagenów i zaczyna się efekt domina. Pytanie tylko, czy ostatni klocek się przewróci, czy będzie stał. Czy będzie letalna, czy nie? Marek westchnął, wziął komórkę i poszedł z nią do łazienki. Popatrzył na swoją twarz. Była pokryta gruzełkami. Najwięcej zauważył na czole. Skóra stała się sztywna i szorstka. No to jaka jest ta druga faza? Są dwa objawy: dwie korzystne mutacje. Jedna to echolokacja. Co? Jak nietoperze? No właśnie. Jak pan zamknie oczy, to widzi pan czarno-biały obraz wokół, a może raczej bezkolorowy obraz, Jakbyś śnie. Tyle, że mózg ma początkowo kłopoty z przetworzeniem informacji przestrzennej, bo pan widzi naraz we wszystkich kierunkach. No, miałem to, olernie głowa boli, jakby ktoś szpilki wbijał. Tak, ale teraz powinien pan już swobodnie widzieć i bez bólu. Niech pan zamknie oczy, panie Jarowicz. Marek zamknął oczy zgodnie z sugestią i zobaczył łazienkę, a dalej mieszkanie w przedziwny, nieco senny sposób. Wydawało mu się, że patrzy we wszystkie strony jednocześnie, a jego wzrok odbija się od ścian. Wszystko wokół było nieostre, czarno-białe i niedokładne, ale widział kontury i kształty. Poczuł swędzenie na skórze czaszki, sięgnął do głowy, zacisnął rękę na włosach i pociągnął. Wyszły wszystkie i do tego bezboleśnie. Jakby wyrywał z trawnika kępę trawy. Widział, co robi, chociaż miał zamknięte oczy. Ale nietoperze wysyłają jakieś dźwięki, żeby widzieć. A ja? E jak ja to robię? Nie wiemy. Podejrzewamy, że to oddech. To zaobserwowali w Australii na tym żołnierzu, co wspominałem, Jonathanie Masie. Pan teraz przestanie oddychać i wtedy się okaże obraz powinien się rozmazywać bo nie będzie co odbierać Marek wstrzymał oddech ściany i przedmioty zaczęły falować jak woda aż w końcu zniknęły została jedynie ciemność otworzył oczy zaczął powoli wyrywać sobie pozostałe włosy z głowy kępka po kępce i rzucać je do umywalki włosy odchodziły ze skórą i zostawiały żółto-różową twardą jak kość tkankę Podobną miał już na czole. — Ma pan rację, pułkowniku — powiedział powoli. — To oddech pozwala na holokację. A to drugie w tej fazie to wyostrzone zmysły? — Tak. My to nazywamy nadzmysłowość, bo to jest poza zasięgiem jakiegokolwiek człowieka. — Słyszałem pana, jak pan rozmawiał na dole, na klatce. Wie pan? — Nie, nie wiedziałem. Myślałem, że jak pan nie podał tego objawu lekarzowi... To jeszcze nie występuje. To tutaj wszystko jest płynne. Dobrze. to czego mnie teraz faza trzecia? Tak. W fazie trzeciej następuje skok inteligencji i dostępu do rozproszonej pamięci mózgu. To znaczy pan staje się inteligentniejszy i potrafi sobie przypomnieć rzeczy, których nigdy wcześniej by pan sobie nie przypomniał. Z badań australijskich wynika, że wzrost tych dwóch cech następuje jeszcze przed uwidocznieniem zmian w fazie pierwszej, ale jest powolny i niestabilny. W fazie trzeciej następuje duży skok, bardzo widoczny, odczuwalny. Często wywołuje to zmianę światopoglądu. Jak to? Jonathan Mass był bardzo wierzący. Jako jedyny stałej jednostki, codziennie klęczał i modlił się. I on? Przestał wierzyć w Boga. W fazie trzeciej po prostu stwierdził, że Bóg nie ma sensu. Uznał też, co prawda, że żołnierka nie ma sensu i chciał natychmiast opuścić armię. I co? Nie pozwolono mu. Kurt Glowas, ten lekarz, co opisywał jego przypadek, już wiedział, że ma do czynienia z czymś, czego nie zna nauka. W którym to było roku? 1972. Czyli zimna wojna. Tak. Wtedy ludzie bardziej, wie Pan, byli bardziej skłonni do poświęceń. Ja też nie zamierzam się poświęcać dla NATO, jak Pan ma taką nadzieję. Ach, spokojna głowa, nie liczyłem na to, a do kościoła od dawna nie należy. Od kiedy Kasia przyszła ze szkoły i powiedziała, że Jezus ją kocha bardziej niż ja ją kocham, jej matka, to wypisałem ją z religii. Zdecydowałem, że nie pozwolę jej głupot do głowy nakładać. Ja tylko mówię, jakie są objawy, fas, panie Jarewicz. Jak pan czuje, wyrzut energii, proszę tupać. Marek opanował się jednak i nie musiał radzić sobie z kolejną falą agresji. Wyjął ostatnią kępkę włosów. Trzymały się na głowie tylko dlatego, że końcówki tkwiły w galaretowatej, wilgotnej tkance. Przy wyrywaniu nie czuł żadnego bólu. Nie wyglądam już jak człowiek, doktorze, powiedział. Co z tego, że przeżyje. Moja córka i żona nie będą mnie chciały. Będą mówiły, że chcą, ale będą się mnie brzydzić. — Proszę się tym nie martwić — powiedział Lor i wywołał tym umarka wściekłość. — Jak mam się tym, kurwa, nie martwić? — krzyknął i uderzył pięścią w lustro. Pękło i kawałki szkła zagrzechotały o kafelki w łazience. Część padła do umywalki, we włosy i galaretowatą tkankę. Jarewicz poczuł tępy ból w kłykciach. Dłoń zaczęła pulsować. Złamał pan pewnie paliczki, powiedział spokojnie Lor. Następnym razem proszę tupać. Marek poczuł kolejny wyrzut energii i tupnął trzy razy z całej siły. Potem poszedł do salonu i usiadł na kanapie. Wziął telefon do ręki i rozłączył rozmowę. Miał dość tego lora. Chciał przez chwilę posiedzieć w ciszy. Patrzył przez okno na niebo. Na którym co chwila pojawiał się warczący helikopter. Pomyślał o żonie i córce. Poczuł żal. Mimo, że umysł stawał się coraz sprawniejszy i skomplikowane kwestie wydawały mu się proste, to nadal je kochał. Chociaż to było pewne. To go podniosło na duchu. Przez chwilę miał ochotę spróbować ucieczki, ale przecież widzieli go na kamerach. Za pomocą tych mini dronów, które udawały muchy, znaleźliby go wszędzie. Może nawet w ostateczności zburzyliby budynek. Nie miał szans na ucieczkę. Popatrzył na zranioną dłoń. Przestała już pulsować bólem. Na palcach pojawiła się żółtawa, twarda skorupa. Poszedł do kuchni, naleł sobie szklankę wody i wypił ją duszkiem. Czuł znowu głód i wyjął kolejną porcję mięsa z lodówki. Potem wrócił po telefon do salonu i wyjmując mięso z folii, zadzwonił do Lora. Potrzebowałem chwili, by pomyśleć, powiedział i włożył mięso do blendera. Tym razem nie dosypał soli ani pieprzu. Wiedział, że i tak będzie mu smakowało. To zrozumiałe, odparł cicho pułkownik Lor. To bardzo dużo szokujących wieści w krótkim czasie. To może przytłoczyć. Tak. Ech. Ale proszę mi powiedzieć, czego pan ode mnie chce? Tak, w dwóch zdaniach. Darujmy sobie te fazy. Ja chcę po prostu moje dawne, nudne życie z żoną i dzieckiem. Wzrok Marka padł na drzwi lodówki, do której przyczepione były rysunki Kasi. Mieściło się na niej osiem kartek. Wybierali tę kompozycję co tydzień, uroczyście i w głosowaniu, z nowych i starych prac. To był ich rytuał. Markowi najbardziej podobał się rysunek, który Kasia narysowała jak miała pięć lat. Przedstawiał ich rodzinę. Największy był tata, z szeroką piersią, małymi, chudymi nóżkami i głową jak piłka do tenisa. Obok Ania, chuda jak szczapa, z ustami wielkimi na połowę twarzy. Między nimi Kasia, trzymająca ich za ręce. Stali na plaży, w tle było morze z podskakującymi rybami i ptakami. Piękne rysunki, powiedział lor. Marek pokiwał głową i odwrócił wzrok w stronę blatu. Tak jak mówiłem, mogę dać wam, co tam sobie chcecie, tylko poczuł, że nie może mówić dalej. Oczy zaszły mgłą, włączył blender i patrzył, jak mięso zmienia się w gładką, bladoróżową papkę. Przelał je do wysokiej szklanki i wypił, jak gęsty kefir. Dobrze, zaraz wszystko powiem. Jest pan gotowy? Marek skinął głową. Po pierwsze, chcemy, żeby pan dotarł do fazy siódmej i nie zrobił niczego głupiego ze swoimi nowymi umiejętnościami. Do fazy piątej mamy je dokładnie rozpoznane, więc będzie pan wiedział, czego się spodziewać. Wiedza pozwoli je panu okiełznać, nie przestraszyć się ich i nie oszaleć. Bardzo nam na tym zależy, żeby pan pozostał z nami. Na wszelkie oznaki braku kontroli będziemy musieli reagować bardzo gwałtownie. Taki mamy protokół. To, wie pan, nawet nie jest moja decyzja. Zabijecie mnie, tak? Ochronimy przed panem innych, w tym pana rodzinę. Nie możemy ryzykować zakażenia. A co zrobił ten chłopak z Australii? Marek usłyszał, że lor westchnął. Zabił dwóch żołnierzy oraz tego lekarza Kurta Glowasa. Jeden z wartowników uciekł i powiedział, jak to było. Jak uciekł? Przecież on był w więzieniu. Udał zapaść i poszedł go ratować. Skręcił lekarzowi kark i opuścił cele. Wartownicy zawinili, bo sądzili, że to był ich kolega. Zabił dwóch gołymi rękami. Ostatni wartownik wpakował Jonatana cały magazynek, a potem zamknął cele i uciekł. Czyli był jednak świadek? Świadek i kamery, które nagrały część zdarzenia. I co dalej? Bali się tam wejść przez dwa dni. Z budynku wydzielał się toksyczny gaz, od którego zmarło siedmiu żołnierzy. Którzy, jak się potem okazało, wydzielali go potem w szpitalu i zarazili kolejnych czternastu. Wszyscy umarli w ciągu pięciu dni. I co dalej? Po dwóch dniach zerwali w końcu dach i zajrzeli do środka. Znaleźli tam ciała wartowników i glowasa. A po Jonatanie masie zostały tylko zdeformowane kości i żółto-brązowa, sztywna tkanka. Trochę jak hitnowy pancerz owadów. Tkanki miękkiej nie było. Jakby wyparowała. Żadnego dena. I co? To mogłoby się stać i tutaj. Nie wiemy, co może się stać. Nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Wszystkie scenariusze są możliwe. Łącznie z tym, że zamieni się pan w godzile. Marek westchnął. Nieśmieszny. Tak. Przepraszam, ale chciałem tym podkreślić, że zupełnie nie wiemy, co się stanie. Nie lepiej mnie gdzieś przewieźć, yy, gdzie jest bezpiecznie. Nie, to większe ryzyko. Lepiej zabezpieczyć to miejsce. Zmiany są szybkie, bardzo gwałtowne. Najważniejszy jest yy, jednak pan. Tamten żołnierz Jonathan Mas oszalał, bo nie miał nikogo. Nie miał rodziny. Dlatego tak ważne jest, żeby pan pozostał myślami przy żonie i córce. Panie kocha, mam nadzieję, że ta myśl pozwoli przejść przez wszystkie fazy i że po wszystkim ostatnia kostka domina będzie nadal stać. Dobrze, niech pan mówi. Jak będę miał tę wiedzę o fazach, to co? Czego chcecie więcej? Niczego. Po prostu będziemy w kontakcie i będziemy czekać. Albo pan pozostanie sobą. I przeżyje fazę siódmą, albo nie. Jak pan przeżyje i będzie pan chciał współpracować, wtedy mamy już przygotowany ośrodek w Niemczech, w górach. Piękna miejscowość, natura. Może pan tam zamieszkać z rodziną. O nic nie będzie pan się musiał martwić. Pieniądze nie będą miały znaczenia. Postawimy tam całe polskie miasteczko, jak będzie pan chciał. Dlaczego do Niemiec? Wiemy, że Epsilon 7 pojawił się w wielu innych krajach. Na pewno w Rosji i Chinach. Szacujemy jego występowanie w ostatnich 50 latach na świecie na około 100 przypadków. Kilka potężnych krajów zna potencjał tej mutacji i zrobią wszystko, żeby pana przechwycić albo chociaż zabić i spowolnić nasze postępy. Tamto miejsce jest odpowiednio dalekie i dobrze chronione. W Polsce nic takiego nie znajdziemy. Marek zagryzł wargi. Nie podobało mu się, co się dzieje. Ale wyglądało na to, że nie miał wyboru. Dobrze, to kończymy z tym. Niech pan mówi. Faza trzecia to umysł. A dalej? Nie. Faza trzecia to skok możliwości umysłowych i dostępu do pamięci, ale to następuje przez wszystkie fazy. Dobrze, no to co w czwartej? Będzie pan się zmieniał fizycznie. Zostanę jakimś potworem? Nie wiem. Opis wskazywał na wytworzenie czegoś w rodzaju pancerza. Twardej zewnętrznej skorupy, coś takiego jak nosorożec, ale tam u niego jest to po prostu zgrubiała skóra, a u tego australijskiego żołnierza to była tkanka kostna. Kości wyrosły mu na zewnątrz. Tak, ale pokryte tkanką. Sylwetka pozostała humanoidalna, ale krępa i mocna. Ale najbardziej fascynująca jest jednak faza piąta. No? Glowas sugerował, że mas. Mógł siłą woli wpływać na swoje ciało. Jak? Mógł je zmieniać, zmieniać tkankę. Głowa stwierdził, że temu chłopakowi, masowi, wyrósł dodatkowy palec u ręki. Zajęło to jedynie siedem godzin, ale to nie był palec, który wyrósł w wyniku mutacji, bo to glowas wskazał miejsce i zażądał w dodatku, by palec miał jeden staw. I ten żołnierz tak po prostu skłonił swoje ciało, by wytworzyło palec? Miał za to obiecane zwolnienie ze służby. Globas oczywiście kłamał. Może to spowodowało wybuch agresji, którego chłopak nie umiał powstrzymać. Nigdy się tego nie dowiemy. Marek dotknął brwi, a potem nasady nosa. Coś takiego mam już na czole i części twarzy. Skóra jest twarda jak kamień razem z tymi brodawkami. To będzie postępować. Faza czwarta się zaczęła. A faza szósta... W Australii skończyło się na piątej i śmierci tamtego chłopaka. I to tyle? To skąd wiecie, że jest w ogóle szósta i siódma faza? Od szpiegów z Rosji. Oni mają specjalny ośrodek badawczy głęboko pod ziemią, gdzie eksperymentowali na mutacji Epsilona y 7 od późnych lat 50. Są chyba bardziej zaawansowani od nas, ale na pewno nie osiągnęli końcowego sukcesu, bo wtedy pewnie panowaliby nad światem. Wie pan, Putin jest szalony. Dostaliśmy dane stamtąd i to niepełne, dopiero w latach 90. po upadku komunizmu i odrodzeniu Rosji. Stamtąd wiemy, jak przebiega mutacja. Ale za Putina wrócili do badań i mają na to przeznaczone o wiele większe fundusze niż my, no i o wiele mniej przejmują się jakimikolwiek prawami. Porywają mutantów z innych krajów, przykrywając wszystko najczęściej wybuchami gazu w budynkach lub wypadkami. Afryka i Azja to ich rejony. Byli aktywni też na Ukrainie i na Bałkanach. Na razie mieli na to. Możliwe, że likwidowali cele, ale nic o tym nie wiem. Pewnie boją się, że. Dalsze słowa pułkownika Lora zagłuszyła eksplozja. Okna od strony salonu rozprysnęły się na kawałki. Szkło zagrzechotało o parkiet, uderzyło w ściany i posypało się na meble. Marek słyszał w uszach jedynie ogłuszający pisk. Rzucił się na podłogę. Przez okno zauważył płonący śmigłowiec. Silnik maszyny ryczał na najwyższych obrotach, kabina pilota paliła się, a maszyna ciągnęła za sobą gęsty warkocz dymu i spadała. Gdy przelatowała na wysokości mieszkania, Marek poczuł podmuch gorącego powietrza tak gorącego, że twarz zaczęła piec. Firanki na oknie w salonie zajęły się ogniem. Pobiegł tam, zerwał płonący materiał i wyrzucił na zewnątrz. Bał się, że w mieszkaniu wybuchnie pożar. Pozostałe AH64 wznosiły się z rykiem silników. Strzelcy uruchomili oba 30 milimetrowe działa, szara elwacja budynku naprzeciwko bloku marka rozprysnęła się, jakby była wykonana z kartonu. Po zaledwie dwóch sekundach kule przybiły beton i był w stanie zobaczyć wnętrza mieszkań sąsiadów. Wtedy spadający śmigłowiec uderzył o ziemię i eksplodował. Budynek zatrząsł się, szafa z książkami stojąca za kanapą przewróciła i spadła z hukiem na podłogę. Marek zawył z bólu, bo przygniotła mu lewą kostkę. Wyszarpnął ją dopiero po kilku sekundach. Co się tam dzieje? krzyknął do trzymanego w dłoni telefonu. Ekran wskazywał, że połączenie z Lorem nie zostało przerwane. Ten jednak nie odezwał się. Śmigłowce nadal prowadziły ogień z działek zamontowanych na dziobach. Mimo tego nagle z dwóch okien na rogach budynku wystrzeliły pociski, ciągnąc za sobą smugę dymu. Oba chybiły, bo śmigłowce wypuściły wabiki. A H64 natychmiast rozleciały się na boki, poza zasięg ręcznych wyrzutni rakiet, ale nie przerwały ognia z działek. Z budynku naprzeciwko, na podwórko poniżej, zataczając łuk, poleciało kilkanaście granatów, z których wydobywał się czarny dym. Kilkanaście sekund zasłonił wszystko wraz z płonącym między blokami śmigłowcem, wokół którego zaczęli się zbierać polscy i amerykańscy żołnierze. — Zostań w mieszkaniu! Komórka Marka nagle ożyła krzykiem Lora. — Te Rosjanie, kurwa, musieli mieć tu uspione całe komando. Będą chcieli... Telefon zamilkł, a Marek usłyszał brzęk za plecami. Obejrzał się i dostrzegł w białej ścianie dziurę o średnicy kilku centymetrów. Na podłogę poleciały kawałki pogruszonego tynku i cegły. Zanim zrozumiał, że to kula, coś uderzyło go w potylicę. Upadł na podłogę, raniąc dłonie o potłuczone kawałki szkła. Przez chwilę myślał, że to koniec. Brzęk w uszach zagłuszał wszystko wokół. Był w stanie się ruszać i pełzł przed siebie. Po szyi i plecach płynęło coś ciepłego, najpewniej krew. Widział, jak ściana naprzeciwko eksplodowała od kolejnych kul. W powietrzu unosił się pył. Poczuł także ostrą woń duszącego dymu, który musiał już osiągnąć wysokość trzeciego piętra. Czuł się oszołomiony, ale myślał klarownie. Musiał uciekać z mieszkania. Rosjanie wiedzieli, gdzie jest. Zmierzał w kierunku drzwi, bo jeżeli chciał żyć, to musiał znaleźć inną kryjówkę. Podniósł się na kolana w chwili, gdy przed ostrzałem osłaniała go ściana korytarza. Wyszedł z mieszkania. Usłyszał echa broni maszynowej, słaby trzask padających na podłogę kawałków betonu oraz ich szrzęst pod sportowymi butami, które miał na nogach. Wrócił mu słuch, skierował się w stronę klatki schodowej i zaczął biec. Opierał się rękami o ściany, bo miał wrażenie, że biegnie po pokładzie rozkołosanego sztormem okrętu. Dwa razy przewrócił się, ale błyskawicznie wstał. Bał się i uciekał, ale jego umysł podzielił się na części. Jakby należał do wielu osób. Pierwsza rozważała, czy uciekać z budynku, czy ukryć się. Druga, czy podjąć walkę i czym walczyć. Trzecia, zastanawiała się, jak odzyskać kontakt z pułkownikiem Lorem. Czwarta skupiła się na mniej witalnych kwestiach na przykład na tym, jak mógł przeżyć strzał w tył głowy z karabinu wyborowego. Nawet hełm nie zapewnia takiej ochrony. Sięgnął do potylicy. I wyczuł chropowatą, twardą skorupę, pokrytą wieloma sztywnymi wyrostkami, trochę jak ćwieki na skórzanej zbroi. Skończył analizę sytuacji, gdy szarpnął drzwi prowadzące na klatkę schodową. Zdecydował się na ucieczkę. Chciał skorzystać z zasłony dymnej. Dym nie przeszkadzał mu poruszać się szybko i swobodnie oddychać. Planował dotrzeć do cieku wodnego, który wił się między blokami. Rosła tam gęsta roślinność, a woda sięgała do pasa. Chciał nim trafić do Wisły. Potem mógł podjąć decyzję co dalej. Zbiegł jedno pół piętro niżej, ale usłyszał kroki. Ktoś biegł na górę w jego stronę. W dwie sekundy rozpoznał trzydzieści uderzeń, co znaczało około dziesięciu ludzi, najprawdopodobniej przeszkolonych żołnierzy wojsk specjalnych. Nie miał z nimi szans. Cofnął się i w z powrotem na trzecie piętro. Ruszył wzdłuż korytarza, sprawdzając, czy któreś z mieszkań sąsiadów jest otwarte. Szarpał za kolejne klamki i każde było zamknięte. Deweloper wyposażył mieszkania standardowo w drzwi antywłamaniowe, więc nie byłby w stanie takich wyważyć, nawet przyjmując, że stał się o wiele silniejszy dzięki mutacji. Żołnierze wybiegli z klatki schodowej na korytarz i właśnie w tym momencie Marek natrafił na otwarte mieszkanie. Wbiegł do środka, ale jeden z goniących go, ubranych w dresy żołnierzy, zdążył strzelić i trafił w ramię. Kula przeszła na wylot przez mięsień, ale Jarewicz ledwo ją poczuł. Zatrzasnął za sobą drzwi i zamknął je na zasufę. Wiedział, że żołnierze będą mieli sporo kłopotów, by takie wyważyć. Musieliby użyć materiałów wybuchowych. Zakładał, że takie mieli. Rozejrzał się po mieszkaniu. Wszystko leżało w nieładzie. Na podłodze, w salonie, ubrania i zabawki. Porozrzucane klocki Lego i kartki z rysunkami. Szafa przesuwna otwarta, tak samo wiele szuflad. Rodzina, która tu mieszkała, ewakuowała się w wielkim pośpiechu. Umysł Marka analizował możliwe ścieżki postępowania, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne informacje. Czuł, że jest mu gorąco, a po twarzy i ciele płynęły strugi potu. Serce waliło w piersi, a usta stały się spierzchnięte i suche. Upadł na podłogę i zaczął się czołgać w stronę okna. Wiedział, że zostanie podłożony ładunek, by wysadzić drzwi. Jeden z żołnierzy, którzy wybiegli z klatki schodowej, miał plecak. Marek zakładał, że znajdowały się tam materiały wbuchowe. Chciał się znaleźć jak najdalej od ściany korytarza, nie wiedział jak silny będzie wybuch. Zaczął czuć głód, okropny, obezwładniający głód. Na szczęście oponował tylko jedną część umysłu, ale pulsował boleśnie, jak wbita w piętę pineska, która przypominała o sobie przy każdym kroku. Kiedy wpełzł do sypialni, usłyszał na korytarzu okrzyki odbiegających Rosjan, domyślił się, że ładunki zostały już rozmieszczone, zatrzasnął za sobą drzwi sypialni i podpełzł za łóżko, wcisnął się w róg. Widział się z tamtego miejsca w lustrze, z którego wykonano drzwi szafy przesuwnej. Istota, która tam się skuliła w rogu, nie była już Markiem Jarwiczem. Nie zauważył nawet kiedy jego biała bluza i spodnie zostały rozerwane przez potężniejące ciało. Był całkowicie nagi. Tylko na jednej ze stóp nadal tkwił but. Zdjął go i rzucił w kąt. To coś w lustrze miało ludzkie kształty, ale było masywne i krępe. Głowa niemal zlała się z tułowiem. Nie wyglądał jak człowiek, również z powodu pomarańczowo-brązowego koloru zwalistego cielska. Pokrywała je w większości twarda, gruzełkowata skorupa. Podbiegła w niektórych miejscach krwią. Kawałki skorupy łączyła pofałdowana, wyglądająca jak guma tkanka. Dotknął jej dłonią i wyczuł, że jest sztywna jak opona. Nagle podłoga zatrzęsła się. Marek miał wrażenie, że wszystko zaczęło dziać się w zwolnionym tempie. Jego ciało nie było w stanie szybciej się poruszać, ale zmysły rejestrowały wszystko ułamek sekundy po ułamku sekundy. Eksplozja była bardzo silna, silniejsza niż się spodziewał. Od korytarza, w którym podłożono ładunek wybuchowy, dzieliły go trzy ściany, tyle wystarczyło, żeby go ocalić. Fala uderzeniowa rozbiła ścianę korytarza, a potem tę dzielącą salon od przedpokoju, ale zatrzymała się na ostatniej, na ścianie sypialni. Wyrwała jednak zamknięte drzwi z zawiasów, poleciały koziołkując w stronę okna i rozpadły się na kilka kawałków. Potem uderzyło gorące powietrze, Marek poczuł ból w uszach, z nosa popłynęło mu coś ciepłego. Stracił znowu słuch i był zdezorientowany, ale wiedział, że musi działać szybko. Zamknął oczy i wybiegł do pełnego gruzu salonu. Meble i książki płonęły, a ogień szybko potężniał z powodu rozbitych szyb w oknach i podmuchów wiatru rozpalających wszystko wokół jak miech Kowalski. Kurz opadł już w większości, więc otworzył oczy. Przeskoczył przez rozbitą ścianę i zauważył, że ładunek na korytarzu był tak potężny, że wyrwał dziurę w podłodze i suficie. Zbliżył się ostrożnie i skoczył pomiędzy prętami zbrojeniowymi na drugie piętro. Zahaczył o sterczącą stal, ale nawet nie poczuł tego na opancerzonym twardą płytą udzie i boku. Upadł niezgrabnie w korytarzu na kawałki pokruszonego betonu. Usłyszał nad sobą żołnierzy. Biegli, by przekonać się, czy zginął. Ruszył przed siebie w stronę klatki schodowej. Zostawili tam na pewno kilku żołnierzy, ale musiał zaryzykować. Nie zdołała go zabić kula z karabinu snajperskiego, a rany na ramieniu, chociaż został postrzelony mniej niż minutę temu, nawet nie czuł. Mogło mu się udać ich zaskoczyć i przemknąć na dół. W razie konieczności gotowy był ich zabić. Przebiegł cały korytarz i szarpnął drzwi na klatkę schodową. Nikogo nie zauważył. Biegł w dół najszybciej jak umiał, stopy uderzały o wyłożone ceramiczną płytką stopnie, z głuchym odgłosem, jakby biegł w butach na miękkiej gumowej podeszwie. Nie zauważył nawet żołnierza, który strzelił pierwszy. Kula wbiła się w plecy, poczuł ją, ale nie zabolała. Następne już tak. Żołnierze byli uzbrojeni w krótką broń, na szczęście strzelali amunicją standardową, a nie przeciwpancerną. Nie obejrzał się na strzelającego w niego żołnierza, pochylił tylko głowę, zgarbił się i uniósł ramiona, tak żeby uniemożliwić trafienie w głowę. Wykonał dwa duże kroki do przodu, biegł wprost na mężczyznę zagradzającego wyjście z klatki schodowej na korytarz, prowadzący na zewnątrz budynku. Żołnierz przed nim był niski i szczupły, ubrany w czarny dres i sportowe buty. Pod bluzą, która była nienaturalnie wydęta, musiał mieć jedynie kamizelkę kuloodporną. Wycelował w marka pistolet maszynowy i zaczął strzelać długą serią. Jarewicz rozpoznał broń, z której tamten strzelał. To był MP5K, bardzo krótki pistolet maszynowy, wykorzystywany przez wiele jednostek specjalnych na świecie. Pamiętał nawet moment, kiedy o nim się dowiedział. Było to 28 czerwca 2000 roku, kiedy jako nastolatek, tuż po zakończeniu roku szkolnego, grał w grę komputerową Rainbow Six. Zapamiętał tę broń, jak i setki innych, wraz z ich charakterystykami. Żołnierz zdążył wystrzelić sześć pocisków w korpus Marka, zanim ten dopadł go, chwycił za gardło i szarpnął, jak szmaciana, lalką. Kule przebiły pancerz i poczuł szpilki bólu, takiego jak na plecach. Kilka kul trafiło w kark i od tych zachwiał się na nogach. Poczuł, jak w jego ciele rozlewa się ciepło. Jarewicz obrócił się szybko, z trzymanym w jednym ręku żołnierzem i osłonił się jego ciałem przed kolejnymi pociskami. Ruch był zbyt gwałtowny. Rozległo się chrupnięcie, i mężczyzna w jego ręku zwiotczał. Jarewicz złamał mu kark. Puścił żołnierza, wyjął pistolet maszynowy z martwej dłoni, szarpnął drzwi i wybiegł do holu budynku w gęsty czarny dym. Widział już drzwi prowadzące na zewnątrz i chciał biec w ich kierunku, ale nagle zatrzymał się. Zrozumiał w tamtej chwili, że aby odzyskać rodzinę. Musi umrzeć. W jednej chwili pojął swoją sytuację, tak jakby roztrząsał ją od dawna. Zdziwiło go jednak to, że nie przypuszczał, tylko wiedział. Los, jakiego spotka w przyszłości, widział tak pewnie i jasno, jakby to była przeszłość. Był pewien, że bez względu na to, co się stanie, czy przetrwa siódmą fazę, czy nie, to już nigdy nie zobaczy żony i córki. Nawet jeśli ucieknie i Rosjanom, i NATO, i uda mu się gdzieś ukryć, to oni nadal będą mieli jego rodzinę. Będą ich obserwować. Jak im się odda, to eksperymenty nie będą miały końca, a nawet jak da im wszystko, co będą mogli wziąć, to zostanie zabity lub odizolowany w jakimś bunkrze, żeby nie mogli go przechwycić Rosjanie lub Chińczycy. Nie miał złudzeń. Że to pierwsze rozwiązanie było prostsze i pewniejsze, a już na pewno najlogiczniejsze. Chodziło o władzę i losy ludzkości, a one usprawiedliwiły już wiele razy mordowanie milionów, nie mówiąc już o jednostkach. Pamiętał z historii, że aby uzyskać przewagę militarną, Amerykanie odważyli się na detonację pierwszej bomby jądrowej, chociaż istniały teorie, że reakcja łańcuchowa spowoduje zagładę planety. A co zrobią z nim? był przecież niebezpieczny. Przed ucieczką musiał w jakiś sposób przekonać Lora o swojej śmierci. Znowu poczuł głód. Nie czuł ucisku w żołądku ani śliny w ustach. Ten głód był inny, bo gnieździł się w umyśle. Coś jak lampka alarmowa, wskazująca brak oleju lub paliwa w skomplikowanej maszynie, pulsowała od momentu, kiedy postrzelono go w ramię, ale teraz świeciła coraz jaśniej. Odwrócił się i otworzył drzwi do klatki schodowej, sprawiając, że napłynął tam gęsty dym. Usłyszał, jak żołnierz przyładowuje broń. Oddychał szybko i Jarewicz poznał po tym oddechu, że się boi. Usłyszał zbiegających z góry mężczyzn. Wiedział, że jego ciało, choć wzmocnione, nie wytrzyma taku ich wszystkich. Cofnął się kilka kroków. Dym w holu był gęsty i duszący, ale nie czułby miał na niego jakikolwiek wpływ. Oddychał swobodnie i nawet nie kaszlał. Zamknął oczy. W suficie wyczuł wyraźnie kilkucentymetrowe szczeliny. Cztery filary podtrzymujące strop też były popękane. Wybuch na piętrze, którym chcieli go zabić, musiał uszkodzić strukturę całego budynku. Dym napływał przez rozbite okna spalącego się AH-64. Od strony trawnika zbliżali się żołnierze w maskach gazowych. Poruszali się bardzo wolno na ujętych nogach. Nagle coś przy śmigłowcu zaczęło skwierczeć i syczeć, a żołnierze rzucili się do ucieczki. Przez drzwi, w gęsty dym wyszli rosyjscy komandosi. Czterech miało maski przeciwgazowe. Od razu otworzyli ogień we wszystkich kierunkach, kule zagrzechotały od skrzynki na listy i wybiły w kafelkach dziury. Kilka płytek z chrzęstem posypało się na podłogę. Kule trafiły Jarewicza w korpus ale utkwiły w pancerzu. Marek uniósł pistolet maszynowy i strzelił cztery razy. Za każdym razem trafił w głowę. Cztery strzały i czterech Rosjan upadło na podłogę. Reszta zaczęła strzelać w jego kierunku, ale schował się za betonowym filarem. Nagle ziemia zatrzęsła się, upadł na podłogę. Filar, przy którym stał, pękł, a potem zawalił się wśród trzasku i zawodzącej jękliwie stali. Wielkie jak samochody kawały betonu z zatopionymi wewnątrz prętami zbrojeniowymi zawaliły wejście, wzbijając w powietrze pył. Jarewicz podniósł się szybko, ale był oszołomiony i oślepiony. W powietrzu unosiło się tyle pyłu, że nie mógł oddychać. Jego nowy dar też nie pozwolił mu wiele zobaczyć. Usłyszał jęki rannych i kilka strzałów, jakieś okrzyki po rosyjsku. Usiadł i czekał, aż pył padnie. Rozmazany obraz w głowie stawał się coraz bardziej klarowny, wyjście na zewnątrz zostało zablokowane. Była jednak droga w dół do garażu podziemnego. Słyszał, jak budynek trzeszczy i buczy. Wyczuwał też wstrząsy, gdy kondygnacje powyżej waliły się, napierając na strop. Marek wiedział już, co musi zrobić, bo szukać pułkownika Lora i chociaż jeszcze kilka godzin temu gardziłby sobą za takie myśli. Teraz nie wywołały w nim emocji. Białko to białko, a życie żołnierzy próbujących go zabić, stało się dla niego całkowicie obojętne. Podszedł powoli, do jednego z żyjących jeszcze Rosjan, leżał zakrwawiony w Pyle i brudzie, kasłał spazmatycznie, i próbował brać krótkie oddechy, ale toksyczny dym odurzył go. Ruchy mężczyzny były nieskoordynowane, ale próbował podnieść się z ziemi. Nad nim słychać było trzask. Ich robot, jakby budynek płonął, w holu stawało się coraz goręcej. Jarewicz wyrwał żołnierzowi z ręki pistolet maszynowy i zdjął plecak, w którym znajdowało się kilka ładunków C4 z detonatorami. Żołnierz próbował sięgnąć po nóż, ale Marek ścisnął mu dłoń i połamał palce oraz kości śródręcza. Potem uderzył pięścią, i Rosjanin stracił przytomność. Wziął go na plecy i wszedł na klatkę schodową. Słyszał za sobą jęki innych Rosjan, co najmniej dwóch jeszcze żyło. Potrzebował ich, ale postanowił wrócić po mężczyzn później. Rozejrzał się po klatce schodowej. Droga na górę była zablokowana. Płynął stamtąd ciężki dym. Ruszył na dół do garażu podziemnego. Panowała tam kompletna ciemność. Za pomocą echolokacji wyczuł jedynie dwa samochody. Widocznie przeprowadzono ewakuację, pozwalając ludziom skorzystać z aut. W powietrzu czuł dym, ale było go na tyle niewiele, że pozwalał na swobodne oddychanie. Część rur pod sufitem pękła od przemieszczeń i częściowego zawalenia stropu. W powietrzu czuć było smród ekskrementów. Na podłogę lała się woda i nieczystości z kanalizacji. Jarewicz odszedł z Rosjaninem kilkanaście kroków i zrzucił go w korytarzu między piwnicami. Mężczyzna jęknął przy upadku, ale nie poruszył się. Marek wziął plecak z materiałami wybuchowymi oraz broń i poszedł do kolejnego żywego, chociaż nieprzytomnego żołnierza. W holu nie słyszał już jęków. Toksyczne związki w dymie doprowadziły do utraty przytomności lub śmierci pozostałych. Zaniósł Rosjanina do nadal nieprzytomnego kolegi i rzucił na podłogę. Potem ruszył biegiem do pierwszej bramy garażu podziemnego. Wielki blok betonu tarasował do niej dostęp. Ale wcisnął się w szparę i spróbował pociągnąć za sznur otwierający drzwi. Zobaczył podjazd i wyczuł podmuch wiatru. Cofnął się, wcisnął kawałek C4 w ścianę obok bramy, włączył detonator i wetknął w materiał wybuchowy. Do drugiej bramy nie mógł się dostać strop zarwał się w całym lewym skrzydle budynku. Plan Jarewicza zakładał, że pozyska przynajmniej 20 godzin na sfingowanie dowodów śmierci. Musiał mieć pewność, że przez ten czas. Nikt go nie znajdzie. Wrócił do holu na parterze, wetknął ze cztery w pęknięcia na obu filarach, które podtrzymywały jeszcze strop. Potem wrócił na klatkę schodową i ostatni ładunek zostawił na schodach. Spieszył się. Nie chciał, by żaden z żołnierzy czy ratowników wszedł do garażu, zanim on nie skończy. Gdy wrócił do korytarza, między piwnicami, obaj Rosjanie byli nieprzytomni. Zaciągnął ich pod ścianę, do narożnika budynku. Wyjął z plecaka włącznik detonatorów i nacisnął guziki. Eksplozje rozległy się równocześnie. Budynek zatrząsł się, sufit pękł, a do garażu posypały się fragmenty betonu i pogiętych rur. Chlusnęło jeszcze więcej smrodliwej wody. Wyczuł też zapach gazu. Wyszedł, się upewnić, że garaż jest odcięty. Strop zawalił się niemal całkowicie i mógł jedynie wpełznąć w kilka miejsc między pogruchotane betonowe płyty. Dojście do bram i klatki schodowej było całkowicie odcięte. Uśmiechnął się. Wiedział już, że nie jest człowiekiem i nie żałował tego. Był doskonalszy, był stworzony do tego, by uratować tych, co byli tego warci, i tylko tych. Idąc w stronę Rosjan, wyjął nóż z kieszeni. Potrzebował białka i tłuszczu. Nie czuł wyrzutów sumienia ani rozterek. Już wiedział, na czym polega piąta faza, i wiedział, że żołnierz w Australii wcale nie zginął na wyspie. On uciekł i Marek Jarewicz również postanowił, że ucieknie. Przedł do korytarza, ukląkł przy pierwszym Rosjaninie, tym, który nie uległ zatruciu dymem. Sprawdził mu puls i oddech. Żył jeszcze. Potem włożył ostrze noża do swoich ust i naciął podniebienie. W jamie ustnej zaczęła się zbierać gęsta krew. W tym czasie łożył żołnierza w pozycji siedzącej, rozchylił mu szczęki i zaczął poić go ostrożnie krwią, podawaną z ust do ust. Wiedział, że aby przemiana nastąpiła szybko i by żołnierz zwalczył trujący dym, który zaczął zbierać się pod sufitem garażu, musiał przekazać dużo krwi. Zerkał co chwilę na drugiego żołnierza. Był głodny. Bardzo głodny. Potrzebował białka. I tłuszczu. Pułkownik Grzegorz Lor patrzył na dymiące gruzy budynku i zagrezł dolną warkę. Był już w mundurze, a w ręku trzymał dziesiąty kubek czarnej kawy, które pił tamtego dnia. Słońce stało już wysoko, a w powietrzu nadal unosiły się wojskowe śmigłowce. Teren był całkowicie odcięty przez wojsko. Szybkość, precyzja i skuteczność szturmujących Rosjan. Zaskoczyły Lora. To była wręcz samobójcza misja, ale wydawało się, że zakończona sukcesem. Miał jednak przeczucie, że obiekt K12, czyli Marek Jarewicz, przeżył i leży gdzieś tam w gruzach budynku. Jeśli tylko nie zabili go Rosjanie, to mógł znaleźć jakąś wnękę i przeżyć. Dym i temperatura nie spowodowałyby zgonu. Nie mógł się też wykrwawić. Możliwe, że zabiłoby go zmiażdżenie. Ale taki wypadek był mało prawdopodobny. Gdyby żył, mógłby być już w fazie piątej i uzyskał świadomość tego, co może zrobić. Nie wymkniesz mi się, mruknął pułkownik. Co to to nie? Zobaczył, że zbliża się do niego oficer łącznikowy wojska polskiego wraz z dowodzącym akcją ratowniczą strażakiem. Większa ilość sprzętu nic nie da, panie pułkowniku zameldował wysoki blondyn Jest tutaj dowodzący akcją kapitan Karnak który może to potwierdzić Może jednak Amerykanie by Chinuka tu dostarczyli to może z góry by podniósł jakieś elementy ale od boków to już dojścia nie ma Strażak z podkrążonymi oczami skinął tylko głową Rozumiem powiedział Lor swoim najbardziej kojącym głosem Robicie panowie naprawdę dobrą robotę Zwrócił się do strażaka. Proszę jednak o wstrzymanie akcji na jakieś pół godziny. Całkowite wstrzymanie. Mamy już drony z kamerami. Ale psy nie znalazły nikogo żywego. Przecież dlatego wkroczyliśmy z ciężkim sprzętem. Zdziwił się kapitan Karnak. Lord dotknął jego ramienia. Rozumiem, ale to sprawa specjalna, wytłumaczył, patrząc mu w oczy. Te drony mają odnaleźć coś bardzo ważnego, wtedy precyzyjnie wskażą, gdzie kopać. Strażak skinął głową, sięgnął po krótkofalówkę i zaczął wydawać rozkazy o wstrzymaniu odgruzowywania. Po dwudziestu minutach, Lor siedział w ciężarówce i obserwował obraz z kamer zamontowanych na przyciskających się przez gruzowisko dronach o owadzich rozmiarach. O, tutaj, wskazał. Daj go na cały ekran. Jezusie, stęknął operator, co to kurwa jest? Na betonowej podłodze, w kałuży zaskniętej krwi, leżały zwłoki mężczyzny. Wszystkie mięśnie na nogach i ramionach zostały okrojone ostrym narzędziem, obok ułożone na sobie prostokątne kawałki wyschniętej, wyskrobanej z tłuszczu włochatej skóry. Lor przełknął ślinę, gdy kamera podjechała dalej. Leżał tam kolejny szkielet zdeformowany. Humanoidalny, ale na pewno nieludzki. Pokryty był żółto-brązowymi płytkami, wyglądającymi jak skrystalizowany miód. Nie było na nim tkanek miękkich, jakby leżał tam już dziesiątki lat. Pieprzone ruskie, styknął pułkownik i wyszedł z ciężarówki. Znowu przegrał i nie podobało mu się to. Epilog Anna popatrzyła na plecy Roberta. Stał nad gofrownicą i nalewał ciasto na rozgrzany metal. Rozległ się syk i fala przyjemnego zapachu rozeszła się po mieszkaniu. Go – Gofry, gofry, gofry! – skandowała Kasia, podskakując na kanapie. Robert odwrócił się i uśmiechnął. – Zaraz będzie mi mosko. powiedział. – Cierpliwości, będą borówki – Serek waniliowy, truskawki i cukier puder. Ale trzeba poczekać. Zjemy wszyscy razem. Anna zmarszczyła brwi. Powiedział na Kasię mimosko. Dlaczego? Marek też ciągle wymyślał nowe określenia na córkę. I bardzo jej się to podobało. Nazywał ją Skakinką. Jęzoplotem, Pytuluchą i milionem innych dziwnych, piszczytliwych nazw Większości nie wiedziała, dlaczego nazywał ją tak, a nie inaczej i musiał to tłumaczyć. Teraz Robert zrobił to samo, dlaczego nazywał ją mimoską? Przez chwilę patrzyła na jego uśmiechniętą twarz. Na pewno był sprawniejszy niż Marek w kuchni. Tamten był fajtłapą i błaganiarzem, a Robert wykonywał wszystko z precyzją zegarmistrza. Wyglądał też zupełnie inaczej niż jej zmarły tragicznie niemal dwa lata temu mąż. Był znacznie niższy i drobniejszej budowy ciała. Miała jednak często déjà patrząc na niektóre jego ruchy. Wiedziała, że każdy ma jakieś cechy wspólne z każdym i ona się po prostu doszukiwała podobieństw. Tak pewnie było. Kiedy Marek zginął w tragicznym wypadku eksplozji gazu w ich budynku, miała wrażenie, że zawalił się świat. Nawet nie odnaleźli jego ciała i musiała zgodzić się na symboliczny pochówek. Wypłacono im wielkie odszkodowanie. Nawet nie spodziewała się aż takiej kwoty bo aż 10 milionów złotych. Większość poszło z funduszu NATO, bo przylatujący w okolicy, tuż po wybuchu śmigłowiec rozbił się między blokami. Dziwny zbieg okoliczności, ale wojskowi uznali, że eksplozja śmigłowca przyczyniła się do naruszenia konstrukcji budynku stąd to odszkodowanie. Przez kilka miesięcy po śmierci Marka Ania cierpiała na depresję, bardzo kochała męża. Miłość była wyraźna, gorąca i silna, gdy się poznali, ale trudy rodzicielstwa, wieczny brak czasu dla siebie, spowodował, że zniknęła gdzieś pod warstwą zwykłej codzienności. Kiedy jednak zabrakło, Marka poczuła w sobie olbrzymią pustkę, przerażającą i bolesną. Czuła się też winna, to przecież ona powiedziała, żeby został w domu z powodu tej głupiej wysypki. Miesiące rozmów z psychologiem i bliskimi przekonały ją, że nie może siebie winić. Chciała przecież jego dobra, troszczyła się o niego, nie mogła znać przyszłości. Kasia również cierpiała i tylko dzięki niej ruszyła do przodu. Przeprowadziła się do Gdyni i niemal natychmiast poznała Roberta w poradni psychologicznej. Chodził tam na terapię. Chorował na raka trzustki, był w stadium terminalnym, miał przerzuty na całym ciele i zwolnił się, by umrzeć w domu. Ale nagle stało się coś dziwnego. Lekarze dotąd nie są w stanie tego wytłumaczyć. Nastąpiła recesja komórek rakowych ze wszystkich organów i cudownie ozdrowiał. Robert czuł, że dostał nowe życie i nie chciał przeżyć go samotnie jak dotychczas. Nie miał rodziny, był maniakiem pracy ale rak zmienił wszystko. Postanowił, że liczą się tylko inni, że powinien wziąć odpowiedzialność za czyjeś życie, bo swoje dostał za darmo. Spędzali ze sobą coraz więcej czasu i po kilku miesiącach oświadczył się. Kasia go uwielbiała i często powtarzała, że jakby Marek poznał Roberta, to byliby najlepszymi kumplami. Wyjrzała przez okno, mieszkało już w Gdynie ponad rok i podobało jej się tutaj. Zupełnie inne miejsce niż Warszawa. Żyło się tu jakoś wolniej, spokojniej. Lubiła spacery nad morzem. — Gotowe! — krzyknął Robert. — Raz, raz siadać przy stole. Dzisiaj specjalny dzień. Kasia usiadła na krześle, chwyciła sztućce i zaczęła nimi uderzać o blat. — Go free, go free, go free, skandowała. — Nie rób tak! — Ania skarciła ją i usiadła na swoim miejscu. Dzielimy się pierwszym gofrem, jako płatkiem, powiedział Robert z uśmiechem. Podzielę go na trzy. Jak nawijili! krzyknęła Kasia, jak ciało Chrystusa! Kasia, nie gadaj głupot, powiedziała Ania. Niektórzy mogliby się bardzo o takie rzeczy obrazić, że tak o Chrystusie gadasz. Myślę, że Jezus by się nie obraził, za mały żarcik, powiedział Robert i mrugnął okiem do Ani czuła się dziwnie. Czasami miała wrażenie, że drugi raz poślubiła tego samego mężczyznę. Każdy bierze swój kawałek i smarujemy czym chcemy. Miodem, serkiem, dżemem albo jemy pusty. Anna sięgnęła po dżem, posmarowała gofra i ugryzła kawałek. Był chrupiący, dobrze wypieczony, ale miał dziwny, metaliczny posmak. Trochę jak krew. Pycha! krzyknęła Kasia. Które na swoim gorsze miała pełno serka, dżemu i borówek, pewnie w ogóle nie czuła smaku ciasta. Jak smakuje? zapytał Robert. Pycha, mycha! krzyknęła Kasia z pełnymi ustami. A tobie, kochanie? zapytał, kierując oczy na Annę. Dobry, inaczej smakuje, ale zjem swój kawałek. Bo ten ma specjalny dodatek, powiedział i uśmiechnął się. Można powiedzieć, że. Włożyłem w niego samego siebie. Anna zjadła swoją porcję, a wtedy Robert wstał i położył każdemu na talerz po całym gowsze. Ze zdziwieniem stwierdziła, że ten smakował normalnie. — Ten jest lepszy — powiedziała. — Chyba się nie obrazisz, jak powiem szczerze, co? — Szczerość to złoto — powiedział. — I ja też będę szczery, bo ukrywałem coś przed wami — Miałem taką tajemnicę albo bardziej niespodziankę. No, to chyba lepsze słowo. Kasia niemal się zakrztusiła. Powiedz, powiedz, powiedz! Krzyknęła. No nie, potrujenko, powiem za jakieś trzy godziny, jak wszystko się zacznie. Robert wstał, dotknął jej nosa i uśmiechnął się. Nie powiem, bo teraz nie uwierzycie. Będzie trochę strachu, ale to jest nieuniknione. To, co Wam powiem, zmieni wszystko, wszystko się zmieni na lepsze.